16 grudnia 2015 roku z panią Alicją Sznep z domu Szczepaniak rozmawia Józef Markiewicz. Chciałbym się pani zapytać na początku, gdzie się pani urodziła i gdzie przed wojną mieszkała pani rodzina? Urodziłam się 30 sierpnia 1930 roku. Mój ojciec Antoni Szczepaniak, mama Natalia Szczepaniak z domu Kuźniewska. Urodziłam się w Warszawie w dzielnicy Muranów, czyli na Muranowie. I pierwsze moje wspomnienia właśnie z dzieciństwa, może w okolicach 3 lat, troszkę więcej właśnie, mieszkaliśmy na ulicy Pawiej. Pamiętam, bo w dni takie pogodniejsze, czyli jesienią, wiosną musiało to być, bo tego słońca się wyczekiwało. Mamusia, kiedy schodziła na zakupy i na spacer ze mną, przechodziliśmy na drugą stronę ulicy, gdzie był duży mur z czerwonej cegły i to były po prostu bramy i mury więzienia na Pawiaku. I tam po prostu kazała mi stać na słoneczku, natomiast sama w międzyczasie chodziła robić jakieś zakupy. Dzielnica Muranów w tym czasie w większości była taką dzielnicą żydowską. Wiem też, że nasza mała rodzina, czyli ojciec, mama i siostra moja młodsza o 2 lata, Basia, prócz tego jeszcze państwo Kowalscy, to byliśmy jedynymi Polakami w dużej takiej czterobocznych kamienicach z takim podwórzem kamiennym. I też pamiętam taką okoliczność, że wyglądałam z góry, bo mieszkaliśmy chyba, nie pamiętam, 4. czy 5. piętro, z klatki schodowej na uroczystości takie żydowskie jak kuczki, gdzie były postawione specjalnie takie zadaszenia i tam się odbywały takie uroczystości i spotkania rodzinne tych mieszkańców całego domu. Oczywiście ja nie znałam, byłam za mała, bo tam mieszkaliśmy bodajże tylko do 1935 roku. Natomiast pamiętam również sąsiadów z tego piętra, to było ostatnie piętro. I tam myślę, że mieszkali biedniejsi ludzie, ale bardzo sympatyczne jakieś stosunki były, bo wiem, że na przykład toaleta to była wspólna, były chyba 2 na korytarzu, na tym piętrze, na tej klatce. I mama była w przyjaźni z tymi sąsiadkami. I na święta wielkanocne przypominam sobie i widzę, że dostaliśmy macę taką olbrzymią, większą. Były wypiekane takie okrągłe placki, ale blat większy od tego stoliczka. I to w takich torbach też papierowych ci sąsiedzi na święta zakupywali prawdopodobnie i później do nas częstowali po prostu tak z okazji tych świąt. Więc były takie miłe stosunki i dla mnie te kontakty były takie przyjazne. Mówię, mieszkaliśmy tam chyba do 1935 roku, ale tak dokładnej daty też nie pamiętam, bo byłam za młoda. Ale ze względów, myślę, też ekonomicznych, rodzice moi byli zmuszeni przenieść się na Pragę. I tam już, prawda, w 1937 roku rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej. Chodziłam wtedy aż na ulicę Kowelską. To jest na Pradze, tak zwanej centralnej chyba, bo to jest szkoła nowo wybudowana, przed wojną w tej starej dzielnicy praskiej, jeśli ktoś pamięta, a ślady są do dzisiaj, bo ulica Stalowa, Strzelecka i tak dalej, to chyba, ja tu już dawno nie byłam, ale myślę, że się niewiele zmieniły. Ta szkoła była nowoczesną już budową i każde piętro, to była chyba trzypiętrowa, i każde piętro zajmowała inna szkoła i wejście do tej szkoły po prostu było z innych ulic. Moja szkoła mieściła się, numer 48, mieściła się na parterze i było wejście od ulicy Kowieńskiej, była Kowelska, chyba Strzelecka i jeszcze jakaś tam inna ulica, także każda szkoła miała osobne wejście z innej ulicy. Wiem też, że mój tatuś był człowiekiem takim bardzo uspołecznionym, czynnym. Był członkiem tam Komitetu Rodzicielskiego i w 1938 roku doprowadził do tego, że tej szkole nadano imię i była wielka uroczystość imienia marszałka Rydza Śmigłego. Moje dzieciństwo i mojej małej rodziny było spokojne. Na utrzymanie zarabiał tylko tatuś. Mamusia się zajmowała domem i dziećmi. Jak już mówiłam, miałam jeszcze młodszą o 2 lata siostrę. I to wszystko się skończyło. Moje spokojne, radosne dzieciństwo, bo ojciec, rodzice w ogóle byli bardzo osobami dbającymi. Tatuś nadzwyczaj, jako mężczyzna, był nadzwyczaj takim gospodarzem domu. Interesował się wszystkim, dbał o nas wszystkie trzy. Troszczył się, żebyśmy były ładnie ubrane. Wiem, że do szkoły, jak szłam po raz pierwszy i to tak się złożyło, że nie byłam w pierwszej klasie, tylko od razu byłam na takim egzaminie z mamusią u kierownika szkoły i od razu byłam przyjęta do 2. klasy. Więc to mnie później troszkę zaowocowało, bo lata okupacji układały się różnie i był chyba jakiś okres czasu, że, a szczególnie zaraz w 1939 roku, po zajęciu, prawda, Polski pod okupacją. Nasza szkoła w całości była zajęta przez Niemców, tam była jednostka wojskowa i nie mieliśmy w ogóle miejsca, aż dopiero po jakimś czasie przy ulicy Inżynierskiej, gdzie było zbiorowisko sąsiednich tych wszystkich szkół i miałam poważne problemy, jeszcze jako jednak byłam dzieckiem, trafienie do właściwej klasy, bo każda lekcja to prawie była na innym piętrze i w innej klasie i okazało się, że miałam jeszcze problemy ze wzrokiem, bo byłam krótkowidzem już od dzieciństwa, ale to też osobna, śmieszna historia a propos tego, bo kiedyś w szkole, jeszcze tuż przed wojną, była kontrola taka lekarska, okulistyczna wszystkich dzieci. I ja, jak sobie coś przypominam przez mgłę, powiedziałam inne litery, które były pokazane na tej planszy. Wobec tego widocznie tam było coś nie w porządku, lekarze orzekli i otrzymałam skierowanie do wyższej kontroli na plac Trzech Krzyży. Tam był Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych i mamusia, to właśnie mamusia, ze mną pojechała do tej kontroli. I było ponowne badanie i ja oczywiście nie orientowałam się, w czym rzecz. Znów mówiłam inne litery, inne poziomy i tak dalej. I oni się zorientowali. Proszę pani, ona ma raczej wszystko w porządku ze wzrokiem, tylko prawdopodobnie chce nosić okulary, bo jej się podobało. No i tak rzeczywiście częściowo tylko się sprawdziło, bo po latach jednak doszło do tego, że miałam tą kłopoty ze wzrokiem i miałam krótkozroczność po prostu, tak jak zresztą mój tatuś, który był krótkowidzem. Ale teraz chcę wrócić do, myślę, do okresu takiego przełomowego, nie tylko dla mojej rodziny, bo właśnie w 1939 roku, tuż przed dzień kapitulacji, dosłownie 26 września, zginął mój ojciec, a 27 już z rana była kapitulacja Warszawy. I nastała, jak to mówią, ciemna noc okupacji. Ciemna, gorzka, głodna, biedna dla wszystkich Polaków. A dla nas szczególnie, ponieważ, jak już mówiłam, tatuś był tą osobą, która utrzymywała dom, troszczyła się o niego i o nas wszystkich. Także bardzo ten okres już rozpoczęcia wojny w 1939 roku wywarł na mnie bardzo silne jakieś takie wpływy i odcisnął się, myślę, na całym moim dalszym życiu, ponieważ bardzo przeżyłam to, bardzo wszyscy przeżyliśmy. Mówię o sobie, bo niewykluczone, że byli ludzie, którzy stracili może wszystko. Później tragedia była za tragedią pod różnymi względami, różnymi rozmiarami. Ale mówiąc o sobie, doznaliśmy i głodu, i chłodu, nie było czym opalać. Już w 1939 roku właśnie zima była straszna i mój tatuś, wspomnę, jako właśnie osoba krótkowzroczna nie dostała kategorii, bo pamiętam, że w sierpniu 1939 roku jakoś na spacerze, czyli musiała to być niedziela, wyszliśmy na spacer, ale jednocześnie tatuś poszedł załatwić sprawę w takim urzędzie wojskowym poborowych, gdzie były listy i dostawało się karty na front, wojna, prawda, już wisiała na włosku i była ta świadomość na pewno. W każdym razie to się odbywało właśnie w nowo wybudowanej szkole na ulicy Ośmiańskiej, tu gdzie żeśmy mieszkali. Ale ja do tej szkoły nie chodziłam. To była nowa szkoła, pięknie wybudowana. Tuż przed wojną, czy to miało być już może w 1938 roku, a to był rok 1939. I pamiętam kolejki mężczyzn i ja z tatusiem za rękę byłam trzymana, weszliśmy do tego biura i tatuś właśnie nie otrzymał tej karty poborowej, tylko kategorię D, czyli osoba, która nie jest powołana. Ale pracując w zarządzie miasta stołecznego Warszawy później i przez cały czas, na apel właśnie prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego, który zwrócił się do wszystkich Polaków, a szczególnie do mieszkańców Warszawy, o stworzenie tak zwanych ochotniczych batalionów obrony Warszawy. I mój tatuś tam się zgłosił i w związku z tym, kiedy rozpoczęła się wojna, to tatuś mój nie przychodził do domu codziennie. Wpadał raz, prawda, po 1 września, raz na kilka dni, raz w tygodniu, żeby tylko przenocować, zobaczyć, co się z nami dzieje. Natomiast cały czas był tam w pogotowiu i spełniał swoje obowiązki. I tak się właśnie stało, że Niemcy nasilili swoje walki o zdobycie Warszawy, ponieważ właśnie Warszawa się trzymała dzięki swoim obrońcom, nie tylko z Warszawy, ale właśnie z całego kraju młodzież przedzierała się, żeby też jakoś bronić tej stolicy i względnie długo Warszawa była wolna, ale Niemcy tak nasilili ataki i bomby spadały, często pociski, że właśnie już w 1939 roku został właśnie w tym czasie, w tych dniach ostatnich, 25, 27, między kapitulacją były straszne zniszczenia. Zamek został zniszczony królewski. Pamiętam później cały czas ulica Miodowa, Róg i krakowskie przedmieście były zniszczone już w 1939 roku, bo później Warszawa została zniszczona w czasie Powstania Warszawskiego. Ale już w 1939 roku właśnie dlatego, że się broniła, została zniszczona. Natomiast kierownictwo, chyba prezydent Starzyński z dowódcą obrony Warszawy wojskowym, prawda, generał chyba Hummel, czy jak on się nazywał, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie doszli do wniosku, że za duże straty są w mieszkańcach, w ludziach i w domach całym, prawda, w mieście Warszawie. I podpisali kapitulację. Ale niestety 26 września mój tatuś po południu został zabity na krakowskim przedmieściu. Wiemy na tyle dokładnie, bo w tym czasie był jego kolega obok i był świadkiem właśnie, że on tam zginął. I pierwszy jego grób, jak też setek warszawiaków, którzy tam polegli na krakowskim przedmieściu i okolicach, mieli swoje groby właśnie na tym skwerze za kościołem Świętej Anny, który się ciągnie, prawda, aż do chyba Trębackiej. I z jednej strony jest właśnie tutaj jak pomnik Matki Boskiej jest taki, prawda, bliżej Miodowej i dalej jest pomnik Mickiewicza. I w tym czasie właśnie Niemcy, bojąc się chorób zakaźnych, bardzo szybko, prawda, kazali to uprzątać i groby były właśnie na tym skwerze tych poległych obrońców Warszawy. I tam też wiem niemalże z autopsji, bo jakiś czas moja mama, wiedząc, że w tych okolicach, prawda, zginął mój tata i tam został pochowany, z relacji tego kolegi, dowiadywała się, kiedy można będzie ekshumować. I otrzymała w zarządzie miasta Warszawy, że dopiero wtedy, kiedy będą mrozy, bo w tej chwili nie jest to możliwe. W tym czasie niestety, chociaż był straszny czas, prawda, początków tej okupacji. Pogoda była piękna, słoneczna, ciepła jesień i czekano dopiero na mrozy. I w miesiącu grudniu władze miasta tam odpowiednie zaczęły tą ekshumację. I moja mamusia po prostu prawie codziennie rano od 8 przyjeżdżały takie duże wozy z trumnami zbitymi z desek, takich proste. Asystowała tam i przy tych ekshumacjach. I to było tak, było kilkanaście grobów, ale w każdym grobie, w każdym dole to było do 30 osób. I mamusia po prostu patrzyła, czy znajdzie ciało mojego ojca. I tak przez cały tydzień, w końcu przed 8-7, na drugi dzień 8, to przed wojną było święto. Jakieś Matki Boskiej, nie pamiętam jakiej. W każdym razie było święto i mamusia zapytała się tych kierowców, czy oni będą jutro, czy jest święto, czy będą tego. Oni powiedzieli, nie, no chyba święto to nie będzie. Ale moja mamusia i jeszcze moja ciocia, siostra mojego taty, bo zawsze jakieś towarzyszyły, jak nie jedna siostra, to druga siostra też wspomagały mamusię w trudnych momentach i tam przychodziły na krakowskie przedmieście do asysty. Mamusia przyjechała 8 i patrzę, że zajeżdża jeden wóz, drugi z tymi trumnami i oni zaczynają tą ekshumację. I tego dnia mamusia znalazła, ciało odnalazła mojego taty i jest pochowany właśnie. Później pojechała, zaznaczyła trumnę i asystowała na cmentarzu brudnowskim właśnie po latach. Jest tam specjalne miejsce, gdzie jest z częścią tych poległych uhonorowany jako obrońca Warszawy. Na cmentarzu brudnowskim mam to właśnie w takim spisie i książce wydanej o cmentarzach. Także już właśnie w pierwszych dniach, kiedy po kapitulacji nastały straszne czasy, prawda, bo nie mieliśmy zapasów, byliśmy skromną rodziną i mamusia po prostu wyprzedawała to, co było cenniejsze ze swojego domostwa, żeby nas jakoś utrzymać siostrą. Ale oczywiście z chwilą właśnie wejścia Niemców i okupacji hitlerowskiej, nie tylko dla Polaków, bo przecież wprowadzono godzinę policyjną, zlikwidowano wyższe uczelnie, aresztowania inteligencji, prawda, wszystkie profesury, tak jak było w Krakowie, we Lwowie, prawda, którzy zostali poddani strasznym represjom, część zabita, część wywieziona do obozów. Racje żywnościowe wprowadzone bardzo, bardzo skromnie, wiele innych rzeczy, jak brak światła, godzina policyjna. Ale największe, myślę, właśnie restrykcje dotknęły ludność pochodzenia żydowskiego. I dla nich już właśnie były szczególnie ostre przepisy i po prostu prześladowania wyniszczające. No to było, nie wiem, jeśli chodzi o początki, prawda, wojny, początki mojej świadomości jako dziecka, które doznało właśnie tej traumy wojny. Jak rozpoczyna się ta historia pomocy, której no, pani rodzina udzielała? Trudno mi początkowo dokładnie powiedzieć, bo nigdy u nas w rodzinie nie było tak zwanego antysemityzmu. Ani mój ojciec był bardzo otwartym człowiekiem. Mamusia właśnie później po latach nieraz wspominała, opowiadała, moja wiedza o moim ojcu nie jest bogata, bo znałam go tak za krótko i nie byłam jeszcze w świadomości, żeby interesować się i wypytywać się bezpośrednio. Później nastały czasy, gdzie najważniejszy to był dzień dzisiejszy, przetrwać go, przeżyć. Nawet dla wszystkich. nie wyłączając Żydów, prawda, ale i Polaków, przeżyć jakoś spokojnie, bo człowiek wychodził z domu, później chodziłam do szkoły. W 1943 roku w końcu tutaj miałam problemy i mamusia zapisała mnie do szkoły w Warszawie, na ulicy Starej, to była szkoła podstawowa, prowadzona przez zakonnicę Szarytki. Tam chodziła moja siostra cioteczna, która mieszkała na ulicy Freta, ciocia moja, prawda, siostra mojego taty. Wspaniali ludzie. I po prostu ja rok 42, 43 chodziłam właśnie do tej szkoły. To do 6 klasy chodziłam. Natomiast też później już sama z 6 klasy od razu poszłam do gimnazjum. Zapisałam się do tajnego gimnazjum. To była pierwsza miejska szkoła zawodowa. Wtedy oczywiście nie było gimnazjum, nie było liceum, nie było szkół wyższych za Niemców, bo ich polityka była nastawiona na to, ażeby z tych narodów poddańczych, prawda, wytworzyć tylko masę robotniczą. Więc istniały jeszcze tylko szkoły rzemieślnicze, zawodowe jakieś, prawda, one istniały w tym czasie. Tak i ta moja szkoła gimnazjum nazywała się Pierwsza Miejska Szkoła Zawodowa Żeńska. I rzekomo mieliśmy się uczyć krawiectwa i raz w tygodniu rzeczywiście mieliśmy zajęcia na sali, gdzie były maszyny. Stąd ja się nauczyłam szyć na maszynie proste ściegi tylko, a resztę po prostu trzeba było na lekcji trzymać jakieś tam fartuszki, żeśmy robili, później haftowanie. I te fartuszki to były przez cały rok trzymane, prawda, na ławkach, bo w razie kontroli jakiejś niespodziewanej, czyli z tego, żeby po prostu był ten dowód, prawda? Natomiast nie można było mieć żadnych książek. Wtedy, kiedy uczyliśmy się historii i starożytnej, i geografii, łaciny, więc nie były wydawane w ogóle książki. Trzeba było je w ogóle starać się o to, ażeby gdzieś zdobyć z poprzednich lat od uczniów z poprzednich klas. No i to były na wagę złota, się szanowało i to trzeba było ukrywać w domu, a nie można było je nosić czy wozić ze sobą do szkoły, więc trzeba było bardzo uważać to, co wykładowca, nauczyciel mówią, prawda. Także w tym czasie właśnie chodziłam do tej szkoły już od 1942 roku do powstania warszawskiego na terenie Warszawy, czyli musiałam dojeżdżać i dużo wcześniej wstawać, ale w międzyczasie właśnie nasza sytuacja była bardzo trudna i jak wspomniałam wcześniej, mamusia, ażeby utrzymać jakoś nas, wyprzedawała swoje rzeczy. Później był taki okres krótki, gdzie poznała taką również panią Krysińską, której mąż również zginął w czasie wojny w 1939 roku i została tylko z jedną córeczką, ale miała jakichś znajomych, którzy jeździli za Bóg, gdzieś tam właśnie, bo Bóg był granicą w tym czasie, bo tutaj na terenach naszych to była tak generalna gubernia, natomiast tam to były tereny zajęte przez Rosjan. I tam z kolei żywność była, natomiast nie było artykułów przemysłowych. I następowała taka wymiana i ci ludzie energiczniejsi, szczególnie mężczyźni, kobiety to No, w mniejszym chyba stopniu, nie jestem zorientowana, ale wiem, że w moim przypadku, znaczy w przypadku mojej mamusi, podejmowała się wszystkiego. Mimo że przed wojną nie pracowała, była raczej słabego zdrowia, ale później okazało się, że musiała wyjść, jak to mówią, z siebie, poza siebie i wszelkimi siłami robić to, czego nigdy nie robiła. I właśnie z tą grupą jeździła za ten Bóg, gdzie zawoziła tam przemysłowe jakieś, najpierw wynosiła z domu pościelowe rzeczy, czy tam porcelanę, czy jakieś coś zamieniała, te artykuły za żywność i przewoziła. Nie było to łatwe, bo to oczywiście tu była jedna granica po jednym brzegu, gdzie Niemcy kontrolowali, prawda, chodzili i sprawdzali i odbierali, bo na tym zyskiwali. Przede wszystkim to zależało im na tym powrotnym, bo też żywność im się bardzo podobała, taka polska kiełbasa, szynki i inne artykuły. Natomiast tam polegało to na tym, że z drugiej strony byli chłopi, przewoźnicy, łódkami przewozili tych ludzi w nocą. Ale często Niemcy przecież oświetlali i strzelali do tych łodzi. I tam były straszne ofiary też. I nieraz mamusia opowiadała, no po prostu ze łzami w oczach o tych tragediach, jakie się działy. Z powrotnej drodze, tam trzeba było oczywiście też gdzieś w stodole się przespać, czy gdzieś, prawda, mieć kontakt z jakimiś gospodarzami, to zamówienie zebrać, a to igły na przykład do szycia, czy do maszyny jakieś, których tam nie było, tutaj łatwiej można było jakieś takie zamówienie. No to takie właśnie były te handle, o których ja wiem, były takie właśnie tego rodzaju. Ale mamusia no, z trudem przywoziła trochę tej żywności, szczęśliwa, i część, połowę zostawiała w domu dla nas, dla dzieci. Kawałek masła, kawałek sera, trochę mąki, kawałek jakiejś wędliny, a połowę sprzedawała w takim sklepiku na Ośmiańskiej, był taki sklepik i pamiętam pani, już zapomniałam, pani Osiadacz była właścicielką i mamusia tam jej dostarczała po prostu, miała pieniądze na to, żeby zrobić zakupy, prawda, na te zamówienia. I tak to się odbywało, że mamusia zostawiała mnie z siostrą na te kilka dni, właściwie pod moją opieką. I już właśnie z początkiem wojny, kiedy tego taty zabrakło, to powiedziała do mnie kiedyś: Alusiu, ty musisz teraz zastąpić mi ojca. Musisz pilnować domu, siostry, musisz dbać. I na ciebie spoczywa ten obowiązek. I ja, mając już 10 lat, musiałam być dorosłą, bo rzeczywiście mamusia mi opowiadała o wszystkim, radziła mi się. I ja miałam ten obowiązek przez kilka dni opiekowania się siostrą, domem, sobą, wysyłać ją do szkoły, myć głowę, zaplatać warkocze, prać kołnierzyki i prasować do fartuszka. Także było różnie. Ja teraz przypominam sobie, jak ze wstydem nieraz chodziłam do tej szkoły już na terenie Warszawy, gdzie była młodzież w lepszej kondycji finansowej, mieli rodziców, lepsze mieszkania, wygodniejsze. A ja chodziłam długi czas, oczywiście poza latem, ale tak chodziłam w takich spodniach, pumpach, tak właśnie, nie pumpy to są do tego, ale to były takie do kostek pumpy, które ściągałam coraz bardziej, ponieważ nie miałam już własnych pończoch i to się wszystko darło, reperowało i ja pociągałam tą gumkę podpięty, żeby i się nie wstydzić przed innymi, prawda, i nie mieć gołych nóg w tym czasie, bo było bardzo, bardzo trudno. I moja własna opieka nad moją siostrą i nade mną wyglądała bardzo różnie, ale się starałam. Starałam się i kiedy mamusia miała przyjechać, kiedyś myłam podłogę na kolanach w pokoju, w kuchni, bo mieszkaliśmy tylko w pokój duży i duża kuchnia, bez wygód. I myjąc tą podłogę przestawiałam butelkę litrową z naftą. I mając mokre ręce, butelka mi się wyślizgnęła i się rozbiła ta nafta. I ja zaczęłam strasznie płakać. Tak na cały dom, że sąsiadka przyleciała obok i mówi: Alusiu, co się stało? I ja mówię, że zbiła mi się ta nafta, która była potrzebna do świecenia, bo Niemcy dla ludności wyłączali światło i albo lampą naftową się oświetlało, prawda? Szczególnie wieczory jesienne, zimowe, wiosenne, krótkie dni, lub też karbidówką. No i mówi: co mamusia powie, mamusia ma przyjść. Ona mówi: no nie płacz, mamusia przecież ciebie nie zabije. I starała się jak mogła mnie uspokajać, ale to jeden z takich momentów właśnie mojej biedy i tej sytuacji. Ale kiedyś mamusia przyjechała z strasznym płaczem, rzuciła się dosłownie z płaczem na łóżko, rozpostartała ręce i z krzykiem, z płaczem nie była w stanie powiedzieć. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że kiedy już przeniosła się i czekała świtu pod jakimś krzakiem z tą panią Marią, która z nią razem, panią Krysińską, która z nią razem jeździła. Niemcy z psem wywęszyli je i odebrali ten cały towar, ten cały zapas. Mamusia w swojej jeszcze złości, że sama nie je tego dobra, tej pachnącej polskiej kiełbasy, tego wszystkiego, tylko chciała zawieść to i chwyciła w pewnym momencie, kiedy oni zabierali całość tych koszyczków, to tak, chwyciła kawał kiełbasy w ręce i zaczęła jeść do ust, a Niemiec wyrwał jej i z całych sił uderzył ją w twarz za ten czyn. Więc, ale mama mówi, że wtedy nie płakała. Nie płakała, bo nie chciała dać satysfakcji temu Niemcowi. Dopiero właśnie wtedy, kiedy wpadła do tego domu i odpuściły jej wszystkie nerwy i ten żal i to wszystko, że przyjechała do domu z gołymi rękami, ze stratą i już później nie miała z czym jechać, nie miała zacząć na tą wymianę i skończyły się jej te jazdy. No i jakiś czas nastał taki jeszcze skromniejszy okres poszukiwań za pracą gdzieś jakąś. Przepraszam, moglibyśmy przejść do tej właśnie historii pomocy, to znaczy skąd... Tak, i w tym czasie właśnie, to był rok 1942, sytuacja była jeszcze względna, bo nie było takiej generalnej likwidacji prawdopodobnie tych gett, które w międzyczasie powstawały w Warszawie. Bo do nas trafili poprzez jakichś znajomych z prośbą, żeby mama przyjęła, po prostu łóżko chcieli wynająć. W kuchni my nie mieliśmy takich warunków specjalnych, żeby komuś, prawda, już nie mówiąc zarabiać, ale po prostu z kim się jeszcze dzielić tym pomieszczeniem. Ale te prośby były takie i mamusia się w końcu zgodziła, że wynajmowała łóżko po to, żeby to były znikłe sumy, bo po prostu tyle, bo musieliśmy płacić komorne tej właścicielce, pamiętam 43 zł miesięcznie. To była suma, którą trzeba było skąd wziąć i zapłacić, prawda, poza wszystkim. I mamusia po prostu miała na zapłacenie i było kilka takich przypadków, pamiętam, był jakiś pan z dwójką dzieci, ale to wszystko były takie okresy, 2 tygodnie do miesiąca. Oni się godzili na to, żeby po prostu, ale mieli jeszcze co ważne, mieli jakieś dokumenty, bo po prostu był obowiązek zameldowania się. Ta właścicielka domu naszego, która mieszkała również na tym piętrze, bo chcę jeszcze powiedzieć, że warunki, w jakich mieszkaliśmy, były bardzo skromne na tym. To był właściwie targówek. Ulica Ośmiańska, boczna ulica od Świętego Wincentego. Na początku, zaraz za, w tej chwili to się nazywa Rondo Żaba, a dalej był ten przejazd z ulicy 11 Listopada, przejazd kolejowy. To wszystko doskonale pamiętam, bo wychodziliśmy z siostrą w soboty na przystanek tam właśnie, gdzie tatuś mój przyjeżdżał. W sobotę zawsze widocznie dostawał wypłatę i zawsze kupował nam słodycze i miał zapakowane paczuszki i na palcu wisiały. Ten wychodziłyśmy po prostu, żeby się cieszyć szybko. Rzeczywiście to była czekolada, to chałwa, no takie dobroci przeróżne, ale to tak na marginesie. Ale w tym czasie właśnie nasz dom to był taki, można powiedzieć, nieduży, piętrowy, z nadbudową, ze strychem zamieszkałym przez chyba jeszcze 3 rodziny. Natomiast po 2 lokatorów mieszkało na parterze, na piętrze i właśnie 3 na tym poddaszu. Właścicielka mieszkała na pierwszym piętrze i my żeśmy mieszkali też na pierwszym piętrze. I to był tylko pokój duży wprawdzie i duża kuchnia, ale wszystko to bez wygód. Toaleta była na podwórzu. Wodę trzeba było nosić z podwórza, więc takie były warunki zamieszkiwania. Więc nie były to takie, że można było wynajmywać i z tego coś korzystać, ale widocznie trudno mi bliżej powiedzieć, bo to było w wcześniejszym okresie i te osoby miały jakieś dokumenty, czyli miały lepszy wygląd, żeby mieć w ogóle dokument, bo dokument był ze zdjęciem. I trzeba było zameldować na krótki okres i tak mamusia moja początkowo przyjęła przez jakiś czas kilka rodzin. One później same widocznie przechodziły dalej gdzieś i trudno mi powiedzieć. Wiem, że kiedyś była u nas taka bardzo sympatyczna, niewysoka pani w średnim wieku, pani Maria. I ona też koniecznie tego, ale spotykała się, wychodziła na spacer rzekomo do córki, która do niej przychodziła, córka Basia. Ja kiedyś wyszłam, widziałam, rzeczywiście spacerowała z boku z taką piękną dziewczyną, rudą blondynką, ale też zauważyliśmy i z mamusią, że ona tak przynosiła jej dużo cebuli i czosnku. I od niej było po prostu bardzo czuć to wszystko. I kiedyś mamusia nawet zapytała, czy pani dłużej będzie, bo to coś na 2 tygodnie, także ona tylko była u nas. Ona mówi, no nie wiem i później rzeczywiście podziękowała i się wyprowadziła, więc, ale nawet nie pamiętam jej nazwiska, tylko imię, to była pani Maria. Był taki pan właśnie z 2 dziećmi, był jeszcze było chyba 1 czy 2 osoby. A w 1943 roku, kiedyś właśnie, kiedy moja mamusia już dostała pracę, to jest początek właśnie w Izbie Rzemieślniczej na Targowej, po dużej znajomości w kuchni, tam pracowała, Byłam wtedy w domu sama z siostrą. To był koniec wakacji, gdzieś to mógł być sierpień, 1943 rok. Przyszła córka znajomej z ulicy 11 listopada, bodajże 28, córka pani Władysławy Salonek, Bogda. I wiem, to była też znajoma mamusi, którą gdzieś spotkała, bo była wdową w jakimś chyba RGO. I kilkakrotnie nas zapraszała do siebie, po jakimś, znaczy to po rozpoczęciu wojny. I po jakimś czasie, kiedy wstąpiliśmy tam właśnie po drodze do domu, dowiedzieliśmy się, że ona utrzymuje Żydów. I akurat w tym czasie była taka starsza pani i była dziewczynka u niej ukrywająca się, ale ponieważ jak my przyszłyśmy, to one przeszły i zachowywały się spokojnie i swobodnie. Pani tak opowiadała o tej znajomej mamy, która ukrywała. Tak, wiedzieliśmy, bo później byliśmy niejednokrotnie, że ona właśnie pomaga Żydom, z tym, że ona miała, tak można powiedzieć, wspaniałe warunki. Po pierwsze mieszkała w dużej kamienicy na ostatnim piętrze i mieli duże mieszkanie, 3 pokoje z kuchnią, z łazienką. Tam wprawdzie była spora rodzina, bo ta pani miała też 2 dzieci, tylko syna i córkę, ale tam była też jej matka, staruszka, no i siostra, która bywała czasami, pani Lonia. W każdym razie ona przed nami nie miała tajemnic i miała pełne zaufanie. To się jakoś później w ten sposób skojarzyło, że pewnego właśnie już dnia, przed wieczorem, tuż przed godziną policyjną, kiedy moja mamusia jeszcze nie wróciła z pracy, ta córka pani Salonek, Bogda, przyszła do nas, puka, ja otwieram, a ona przyprowadziła tą panią, tą Żydówkę i to dziecko do nas i mówi, że tam ma być, na Pradze Centralnej ma być rewizja i ona prosi, mama prosi, żeby ich przechować, przetrzymać przez kilka dni, przez 3–4 dni, póki się tam sytuacja nie uspokoi i wtedy ona ich odbierze. Z tym trzeba zaznaczyć, że zarówno pani Anna Albert, bo to była właśnie ta pani z Lwowa, miała bardzo synickie rysy i wymowę i nie miała żadnych dokumentów. Podobnie jak ta dziewczynka. To była ich jakaś kuzynka. Czy to była siostry córeczka, czy brata córka. Ja właściwie nie wiem do dzisiaj. Ale w każdym razie tak było, że po prostu ja zgodziłam się, mówię, dobrze, bo tak było powiedziane, na 3–4 dni, żeby one u nas zostały. No, mamusia przyszła po chwili, oczywiście, że też zgodziła się i przyniosła ze sobą, pamiętam też taki epizod. Dla nas przynosiła z tej kuchni zupę. Pozwoliła pani kierowniczka, wiedziała, że mamusia ma 2 dzieci małych. Pozwoliła zabierać do domu zupę. To była bardzo dobra zupa, bo trzeba powiedzieć, że to była izba rzemieślnicza tam. W dużej mierze pracowała i częściowo ukrywała się też taka inteligencja polska. Tam w kuchni pracowały pani Majorowa, której mąż był na wojnie i nie wiem, jaki był później jego koniec, bo wtedy nie było wieści. Była jeszcze jedna pani i trzecia pani, która tam też obierała kartofle. I mamusia była przyjęta też tam do pomocy, do gotowania do kuchni. I wtedy wznosiła mamusia nam taki litrowy słoik tej zupy, ponieważ to było To nie był obiad dla pracowników, tak jak w rozumieniu dzisiejszym, że jest jedno pierwsze danie, zupa, drugie danie i tak dalej, co najmniej jeszcze może deser. To była dobra zupa na mięsie. Jedno danie takie posilne dla wszystkich pracowników. I rzeczywiście mamusia jeszcze przynosiła to bardzo gęste, oczywiście, bo to trzeba było podzielić jeszcze dla dwójki dzieci normalnie, prawda? A tego wieczoru została jeszcze gości. No to trzeba było to, prawda, zagotować i tak dalej, ale mimo wszystko, kiedy dała tą zupę właśnie tej ja później jej nazwałam ciocia Anna i Nina, ta mała Nina Sandel, zrobiła krzyk straszny, zaczęła krzyczeć: tłuste, tłuste. Tutaj przecież wiem, że ta ciotka jej, pani Anna, z przyzwyczajenia już, bo w ogóle nigdzie nie można było krzyczeć, wszędzie trzeba było się zachowywać jak mysz, że tak powiem, podmiotłą, cichutko, to zakryła jej ustami dłoń po prostu, a ona nie mogła jeść, bo to było dość takie treściwe i mięsne i to wszystko, ona widocznie już nie była przyzwyczajona do takiego jedzenia, dziecko osłabione, nikłe takie. I tak się zaczęło, że później mamusia próbowała wziąć większy ten, ale to nie bardzo to można było się kompromitować, tak, bo wszyscy jednak patrzyli, gdyby tak chciał każdy, prawda, brać. No to robiła co innego, zaczęła przed obieraniem kartofli, zaczęła je myć i obierać bardzo grubo, te obierki przynosiła do domu. I my te obierki mieliśmy jeszcze raz i ta ciocia Anna mieliła to na młynku i dosypywało się mąki, ale razowej niestety, bo zwykłej takiej pszennej, jak to my dzisiaj sobie wyobrażamy, placki z mąką, jeszcze z jajkiem, prawda, jeszcze może na oliwie. Niestety to były po prostu z razową mąką, która kłuła w zęby strasznie i wyrobione troszkę z solą, ale na gołej blasze, bo to paliliśmy wtedy węglem i jakimiś, prawda, resztkami. Tak kuchnia, ten blat był czerwony i te placki tak się smażyło bez tłuszczu. No ale nie było innej rady i to musiało smakować, chociaż nie wspominam ich dobrze. I tak było przez jakiś czas. Po jakimś czasie oczywiście mama zmuszona sytuacją, bo minęły 3 dni, minęły 5 dni i tydzień minął i nikt nie zjawił, żeby zabrać. W końcu mamusia nawet się przy okazji wybrała w niedzielę spytać się tej pani Sankowej, kiedy ona jej zabierze. Ona powiedziała, że ona nie może teraz, ona nie chce nic. I zostałyśmy postawione wobec tego, wobec faktu dokonanego. No, nie można było nic zrobić, tylko trzeba było po prostu przystosować życie już do obecności. Ten zaczęło się zamykać, prawda, już kiedy one w ogóle się pojawiły w naszym domu. To był taki nieduży dom, jak mówiłam, 2 lokatorów na parterze, na piętrze i na górze. Przez cały dzień właściwie jak się było w domu, to drzwi się nie zamykało na żadne zasuwki czy na klucz, coś takiego, prawda, tylko z chwilą wyjścia. Ale z momentem, kiedy już na stałe i one były bez dokumentów, jak już mówiłam, nie można było ani zameldować, mieć jakieś podstawy, to trzeba było przed tymi lokatorami i przed tym bardzo ściśle zachować tajemnicę. I to było właśnie najgorsze. No i trzeba było za każdym razem cicho się zachowywać i zamykać. Mieliśmy 2 zasuwki, jedna taka słabsza i druga gruba taka zasuwa. Ona oczywiście w takich szmacianych jakiś ten i my wszystko poza tym, czy wynosić brudy, to tak się mówi. I wodę, no już, a żywność, mamusia zaczęła kombinować. Wynalazła taką puszkę po marmeladzie, tak gdzieś, puszka blaszana, z taką rączką i z dobrym denkiem, z takim szczelnym. Gdzieś widocznie od tej pani ze sklepiku, bo przecież tak normalnym nie było, to ona może miała 4 litry, może maksymalnie 5 litrów taka puszeczka. I mamusia to zabierała i właśnie nabierała tą zupę, możliwie z wierzchu, żeby była tłusta i gęsta, ale prócz tego to już nie obierki, ale obrane, umyte kartofle wrzucała też do tej puszki. Tak, żeby ona była pełna. I tą puszkę bardzo często zabierała moja siostra młodsza, bo ona wcześniej kończyła szkołę. Albo ja, jak wracałam, to musiałam do Targowej tam dojeżdżać, prawda, i odbierać ten. Ale częściej moja siostra młodsza, bo to jest ciężko, bo to czasami to trzeba było dojść do Kijowskiej, do tramwaju, jechać tramwajem kawał na Targówek i od Wincentego, właśnie od tego ronda Żaba, przejść, to było dobre 2 kilometry, przejść do domu i przynieść to. To był spory ciężar, to było gorące. Czasami się wylewało tak, że ona czasami sobie poparzyła albo pobrudziła, prawda, rajstopcy, to wtedy nie było tych rajstów, rajtuzy. I wtedy było szczęście, bo jak się przyniosło do domu, ten tłuszcz się ustał, to ja już zbierałam w domu w słoik ten tłuszcz z wierzchu. To już był, osobno mieliśmy tłuszcz. Później wybierałam te kartofle, które się myło i już można było w sobotę, w niedzielę zrobić jakiś lepszy obiad. Prawda, że można było i czy kluski z tego, czy w ogóle kartofle do czegoś, prawda, zużyć. A nawet w święta mamusia się nauczyła jakiś tort z tych kartofli gotowanych robić. Dopiero potem się tą zupę gotowało, jeszcze raz dolewało wody, bo tam było i mięso, warzyw, masę, bo to było wszystko wtedy naturalne, nie było takich erzaców specjalnych. O, herbata była erzac, tylko nie było normalnej herbaty za okupacji. Także po prostu była to jakaś podstawa, że mieliśmy ten talerz gorącej zupy. Ale po jakimś czasie, po może 2 miesiącach, okazało się, że pani Anna ma jeszcze 2 córki. Taką miała 18, 19 lat Marysia i 20 pewnie 3, bo była 5 lat różnicy między nimi, Krysia. I one były w Warszawie. One wszystkie pochodziły z Lwowa. Albert, nazwisko. One miały bardzo dobry wygląd. Nawet miały niebieskie oczy. Włosy sobie utleniły na jasno blond. One kończyły polskie gimnazjum i liceum przed wojną we Lwowie. Ta starsza. Znały niemiecki i czasami udawało im się znaleźć jeszcze jakąś pracę. Ale bywało też różnie, bo one biedne co jakiś czas zmieniały. Wiem, bo raz się nazywała Stasia, raz jeszcze inaczej, Julia, a była Krysia dla nas, została Krysią do tej pory w moim tym. I Krysia zawsze pisała listy. Później, kiedy nawiązałam z nią kontakt po latach, Krysia, Marysia. A w międzyczasie miały różne zmienione nazwiska i dokumentacje, ale one się poruszały względnie swobodnie. I u nas się zjawiły, bo się zjawiły do tamtej pani Salonek, dowiedziały się adresu, prawda, gdzie matka teraz przebywa. I u nas. No i dla nas życie się bardzo tak odmieniło, bo one przede wszystkim miały dokumenty. Raz na jedno nazwisko, na drugie, ale u nas nie musiały się meldować. Po prostu przychodziły jako goście, były wesołe, były miłe. Nauczyliśmy się lwowskich piosenek i mógł być ruch, można było głośniej się zachowywać troszeczkę. One przychodziły przeważnie w sobotę, niedzielę. U mnie nas się myły, matka ich tam obcerowywała i coś tam im wstrzywała, co było potrzebne i miały to szczęście, po prostu miały ten oddech swobody po prostu u nas. Bywało tak nawet, że przychodziły ze swoimi znajomymi i z jedną panią Ireną, też Żydówką, która się ukrywała, u której nawet byliśmy też w odwiedzinach, bo mieszkała na rogu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich, tu gdzie jest apteka, na Nowym Świecie, przy Alejach, przy rondzie rondzie de Gaulle'a. I nad apteką są takie mieszkania i tam wiem, że ona w czasie okupacji się ukrywała, wynajmywała, ale też miała włosy utlenione i to była starsza nawet pani już, bo to były dziewczyny takie w kwiecie wieku, piękne, miłe. I myśmy je pokochały i żeśmy traktowały jak rodzinę. Spałyśmy wtedy w poprzek łóżko, po 5 osób, mama, Krysia, Marysia, Basia, moja siostra i ja, i ma 5, podkładałyśmy sobie pod nogi krzesła. Nie ma tutaj tego krzesła, jeszcze tam są w starym miejscu. I tak żeśmy po prostu przeżywały, ale mimo tego dobrego wyglądu na marginesie chcę powiedzieć, że któregoś dnia, już później, to kiedyś wpada właśnie Marysia do nas, no mamusi, i mówi, że Krysia została aresztowana. One przechodziły ulicą i policjanci grandowi ich zatrzymali na komisariacie i chcieli okupu jakiegoś. No i Krysia została, a Marysia poszła, żeby szukać okupu jakieś i do mamusi. I no mamusia nie miała pieniędzy tak żadnych, żeby na zapas. W końcu, nie wiem, poleciały, wiesz, mamusia szybko się tam przebrała i z nią pojechały na Warszawę, bo to już na Warszawę, z Pragi to się mówiło wtedy, jeździć na Warszawę czy do Warszawy, jakby to było jakaś inna odległość, a to była tylko Praga, prawda, więc Praga, Targówek, to przecież jedno miasto. Ale tak się to traktowało kiedyś przed laty. Nie było tak dobrej komunikacji zresztą. Autobusów, tylko tramwaje. W każdym razie ja nie znam zakończenia. Wiem, że mama wróciła i coś chyba swoją obrączkę, bo nie znalazła tak możliwości, czy od ciotki pożyczenia, czy od kogoś, prawda, czy od babci nawet. Tylko chyba swoją ostatnią obrączkę, którą miała jeszcze i oddała, i ta Krysia wróciła, także wypuścili tą Krysię. To nawet przy tym dobrym wyglądzie to byli tacy obserwatorzy, prawda. My mieliśmy też dużo takich, trudno mówić o wszystkich sprawach, które były związane z naszym wtedy, z tym ukrywaniem, ale było tego sporo. Bo pamiętam, kiedyś ja wracam ze szkoły na parterze. To było jakoś latem, wiosną, bo drzwi do klatki schodowej były otwarte, wietrzyły się u sąsiadki, która zajmowała mieszkanie pod nami po prawej stronie, u pani Kosewskiej. Też były drzwi od kuchni otwarte i ona wyszła i mówi: Alusiu, ty dopiero teraz wracasz ze szkoły? Ja mówię: tak, a dlaczego pani pyta? A mówię: no wydawało mi się, że ty już jesteś, że chodzisz. Ja zbladłam, ale tu nie dałam po sobie poznać i mówię: a to pewnie pani się zdawało, że coś tam. Ale już byłam tak strasznie zdenerwowana, że szybko pobiegłam do domu, no ale co robić? Mówię, że macie cicho, co było, no. Ale to... Coś tam musiało być nawet, przepraszam, że siusiu do kubła, jak się robiło, czy coś, no jakieś coś musiało być w międzyczasie, że ona to odczuła, czy jakiś dźwięk, jakieś coś takiego. Byłam tak zdenerwowana, nie mogłam się doczekać, kiedy mamusia wróci z pracy, żeby po prostu powiedzieć jej, bo to był bardzo już taki, według mnie, alarmujący sygnał. I rzeczywiście powiedziałam to mamusia, mówiła: tak, to idź do pani Kosewskiej, poproś ją na chwilę. A w międzyczasie mamusia, ciocię i tą Ninę schowały do szafy. Mam tą szafę, pielęgnuję ją. Ona jest jeszcze u mojego syna. Jest tu pokazane jeszcze na zdjęcie w albumie. Ono chyba jest w Muzeum Historii pokazane też. Mam tu w albumie to zdjęcie. I one się schowały do szafy. Mamusia otworzyła drzwi, to było w pokoju, a mamusia drzwi od kuchni do pokoju otworzyła. To były bardzo takie duże drzwi, dwudrzwiowe, drewniane, otwierane z taką ramą. takie solidne. I ja poszłam do pani Kosewskiej, mówię, proszę pozwolić na chwilę, mamusia, coś ma pani do powiedzenia. I ona przyszła ze mną, no te 5-10 minut po prostu, żeby mogła wejść do jednego pomieszczenia, do drugiego, popatrzeć, zobaczyć, że nikogo nie ma. I mamusia później powtarzała to kilka razy, bo i ta sąsiadka też było przez ścianę, prawda, słychać i tak, żeby mogła mieć zaufanie. Ale mimo to była taka sytuacja, że dostaliśmy anonim, taki podejrzany, żebyśmy uważały, bo czymś to może się skończyć. No więc też niedobrze. Anonim w sensie bardziej groźby niż bardziej groźby, tak? Taki... Tak, to był takie groźby, sygnał, że ktoś wie, no to już było bardzo niebezpieczne, prawda? Uważajcie, prawda? No, nie przypominam sobie treści, ale w każdym razie, że ktoś wie o tym. Więc mamusia szybko pojechała do swoich rodziców, do dziadków moich, którzy w tym czasie już zostali przesiedleni, bo do wojny mieszkali na ulicy Dzielnej 95, pamiętam, Róg Okopowej. I to była też dzielnica żydowska. I jeszcze na początku okupacji tam byli, tam mieszkali. Ale w dalszym, późniejszym okresie oni powiększyli getto, Niemcy powiększyli getto i przesiedlili moich dziadków na ulicę Krochmalną. Ale też jak ich odwiedzałam, to pamiętam, że później przychodziłam właśnie, bo mamusia załatwiła w końcu u tych dziadków, żeby na jakiś czas one mogły pobyć tam i się skryć tam bezpieczniej jakoś. To było na ulicy Krochmalnej 30 i pamiętam tylko, że ja i wcześniej trochę i w tym czasie, kiedy raz na jakiś czas, raz na tydzień tam dochodziłam do dziadków i do tej pani zobaczyć, czy wszystko w porządku. To była tak zwana no, prawa parzysta strona, bo ja wracałam ze szkoły przez ogród Saski do hali Mirowskiej, do Ciepłej ulicy i do Krochmalnej. I jak wchodziłam, to po lewej stronie stały już puste kamienice. Tam już nikt nie mieszkał, czyli to już był właśnie po likwidacji już getta warszawskiego. Natomiast środkiem jezdni jeszcze były zwoje, nie można było przejść, jeszcze były zwoje takie duże drutu kolczastego. Były kiedyś odgrodzone. Widocznie ta strona, wtedy kiedy dziadków przesiedlili, ta strona 30, gdzie była parzysta, to było po 30, Krochmalna 30, to była taka duża, ciemna, szara kamienica i dziadkowie dostali mieszkanie na parterze. I tam właśnie przez miesiąc prawie ukrywała się pani Anna z tą Niną. W międzyczasie oczywiście mama troszeczkę rozluźniła stosunki, można było kogoś właśnie zaprosić, sąsiadkę pokazać. Później z powrotem, prawda, przywieźliśmy, ale żeby to przywieźć, mamusia musiała przed tym uzgodnić i poprosić dziadków. I też chyba nie mówiła im, że to są Żydówki, tylko że to są jakieś znajomych tam, gdzie mamusia jeździła ze wsi, jakieś biedne osoby, które tutaj nie mają no, możliwości jakiegoś bytowania. W każdym razie trzeba je było przywieźć. To nie było takie proste i mamusia to zadanie powierzyła mnie i siostrze. Przewieźć je przez całą Warszawę. Fakt, że to była jesień, dzień krótszy, więc więcej było ciemno. I mamusia jeszcze, pamiętam, założyła im takie chustki na głowę i żeby bardziej były takie osłonięte twarze. My z siostrą żeśmy je przeprowadzały ze strachem po prostu, bo każdej chwili no, ktoś mógł, prawda, zwrócić uwagę, kto jedzie. Tramwaje były przeładowane, dlatego że w tramwajach przeważnie 1/4 wagonu to była zajęta nur für Deutsche, była od takim łańcuchem odłączona i Nurfirdończy, tam było luźno, natomiast tu to było strasznie ciasno i jedno na drugim, także one po prostu stały odwrócone w kierunku szyb i to już po południu było i my po prostu ze strachem trzęsłyśmy się z siostrą i tylko patrzyłyśmy, żeby ktoś nie zainteresował się tymi osobami. Ale udało nam się szczęśliwie i w jedną, i po jakimś czasie w drugą stronę też je przewieźć. Także w całych tych wszystkich sytuacjach no, jakaś opatrzność i nami chyba czuwała, że udało nam się tak szczęśliwie to wszystko jednak przeprowadzić. Ale były też, można się dopatrywać takiej sytuacji na przykład, że ja już chodziłam do gimnazjum, to też był 43 rok. Mamusia moja wychodziła o 6, przed 6 rano, bo o 6 tam musiała już być w pracy, w kuchni przygotować. Do tego obiadu miały te dyżury i do późna. Ja też musiałam wyjść przed 7, żeby zdążyć na godzinę 8 na pierwszej lekcji. To trzeba przejechać tramwajami też, prawda, pół Warszawy, pół Pragi. Ale tego dnia wstałam, ubrałam się i zachorowałam. Po prostu dostałam okres i myślę sobie, o, to ja dzisiaj nie będę, po co ja będę szła na 8, kiedy ja pójdę sobie na 3 lekcję. Ale byłam już ubrana, szykowałam siostrę do szkoły. Ale słyszę, szczęśliwie byłam od strony ulicy, bo okna z pokoju naszego wychodziły na ulicę, natomiast okna z kuchni wychodziły od strony podwórza. I usłyszałam jakiś warkot, jakieś trzaskanie, takie duże, niespotykane. I myślę sobie, co jest? Wyjrzałam troszkę przez okno, patrzę, przed nami dom zajechała buda z Niemcami i Niemcy, cała traliera ich wyskakuje z tego samochodu ciężarowego z karabinami i wpada, bo to trzeba było przejść od wejścia do samej klatki schodowej było od podwórza. Trzeba było bokiem i dopiero od podwórza. Ja po prostu zabrakło mnie tchu i myślenia. Mamusi nie ma w domu, tutaj rewizja jakaś, prawda, coś Niemcy. No coś najgorszego, co może być, bo takiej sytuacji to jeszcze po prostu nie było. Ja do dzisiaj nie mogę spokojnie o tym myśleć ani mówić. W każdym razie widocznie byłam bojowo nastawiona mimo wszystko, bo już nie chodziło o nas przecież, prawda? Zdawałam sobie sprawę z konsekwencji. Podleciałam tylko jeszcze do drzwi, zamknęłam na drugą zasuwkę, tą mocniejszą. Cioci tej nikt nie skazałam się schować do szafy. Siostra moja się schowała za łóżko, a ja po prostu stanęłam w drzwiach między kuchnią i pokojem i tak się trzymałam fragu, mówi, no najpierw ja. Bo słyszałam już Niemcy strasznych z krzykiem, bo z takim, jak to oni, z karabinami, z buciorami wpadli na parter, a to tak wszystko było słychać, bo to były te wszystkie drewniane drzwi, te ściany to nie były przecież takie strasznie grube, jednak dochodziły te wszystkie odgłosy. I polecieli Niemcy piętro wyżej na górę i tam już krzyki, płacz, sąsiadki płaczą, zabierają tam mężczyzn. I ja właśnie w tym momencie mówię, trudno, ja pierwsza, ale oni jakoś taki znaleźli sposób, najpierw parter i ostatnie piętro i później dopiero tutaj pierwsze piętro, ale oczywiście ta sąsiadka, to ona była właścicielką tego całego domu. I ona zawsze wychodziła, jak coś jakieś było, otwarcie nawet, normalne drzwi do wejścia na klatkę schodową, to ona już z tego, czy u kogoś się drzwi uchyliły, ktoś do kogoś wchodził, wychodził, to ona już drzwiczko otworzyła, patrzyła i po prostu pełniła dom i właścicielki, i dozorczyni, i wszystkiego musiała wiedzieć, co takie tam panowały stosunki. W każdym razie no ona oczywiście wyszła, tym bardziej, że Niemcy i tak dalej. Z tym, że jej mąż pracował na kolei i nawet był w domu, bo ja potem widziałam to. I miał ci pracujący, mąż tej pracował na kolei, mąż tej sąsiadki właśnie pod nami pracował na poczcie, więc to były takie miejskie urzędy i ci, którzy pracowali, mieli ausweise i przepustki nocne, tak było ich, czy praca na kolei, czy na poczcie, to też wiązała się z różnymi godzinami pracy, także oni mieli możliwość i swobodę poruszania się. Ale ta właścicielka wtedy wyszła i w tym ostatnim momencie tłumaczyła, że tutaj keine men, bo okazuje się, że oni zabierali mężczyzn. Ale dorosły mężczyzna mieszkał ze swoją matką, starszą osobą, pan Markiewicz chyba, na parterze i tam był płacz, bo ta matka płakała i oni zabrali go i z góry kilku mężczyzn, i syn, i mąż z sąsiadów. A tutaj u nas właścicielka wiedziała, że tutaj nie ma mężczyzn, tak i ona mówi, że tam keine men, że ona poszła do pracy, nach Arbeiten, a tu są in die Schule, że dziewczynki są w szkole i tak powinno być de facto. A oni zaczęli kopać po prostu, nie stukać, a jeszcze właśnie, bo w międzyczasie to zaczęli stukać i ona była świadkiem, stukają raz, stukają, kopią w drzwi, trzeci raz i drzwi zaczynają pękać. Ja czuję, że jeszcze moment, po drugiej stronie jestem blisko, parę metrów, dosłownie 3 metry i słyszę to wszystko, przeżywam oczami wyobraźni, już widzę najgorsze, prawda? Ale tuż za drzwiami jest ta właśnie gospodyni i mówi, że tam keine men i oni dosłownie drzwi zaczęły pękać i oni odstąpili i zabrali po prostu tylko tych mężczyzn z góry i z dołu i odjechali. Oczywiście ja już z tego dnia nie poszłam do szkoły, bo nie byłam nawet w stanie, nie tylko coś, bo to już była godzina, której ja nie byłam w stanie, byłam tak wykończona, ale minęła godzina, minęło 2, siedziałyśmy jak mysze pod miotłą wszystkie. Ale ja po prostu nie mogłam, byłam tak strasznie wzburzona i tak strasznie byłam podekscytowana, że nie mogłam sobie znaleźć miejsca i ja musiałam, mówię, pojadę do mamusi i powiem jej, co się stało tutaj, co w międzyczasie tutaj się działo. Ale jak wyjść z tego domu, to nie było takie proste. Po jakichś 2 godzinach starałam się cichuśleńko wyjść i zamknąć, bo nikogo nie ma w dalszym ciągu, zamknąć te drzwi. Ale oczywiście pani ta wyskoczyła mi. Wyskoczyła na mnie z buzią straszną. Mówi, toś ty była? Toś ty była, Aluś? Czy ty sobie zdajesz sprawę? Coś, co by się z nami stało? No musiałam znaleźć, tylko dla przykładu mówię, znaleźć jakiś pretekst. I rzeczywiście było tak, że moja mamusia przynosiła z tego izby rzemieślniczej takie biuletyn informacyjny, który był kolportowany, to z Komendy Głównej AK, było takie pismo okupacyjne, podziemne, które się kolportowało po prostu poprzez przekazywanie jedni drugim i tak dalej do wiadomości. I mamusia od czasu do czasu przynosiła to pismo i dawała tej gospodyni do przeczytania. Także ona była zorientowana i ja myślę sobie, tak powiedziałam, mamusia wczoraj przyniosła, wie pani, to pismo i nie wiem, gdzie położyła, ja nie mogłam go zniszczyć i myślę sobie, jak przyjdą, wezmą, zrobią rewizję, no to nas zastrzelą. No i ją to troszkę ułagodziło na tyle, że mi dała sobie. I właśnie wtedy widziałam, że ten jej mąż spał właśnie w kuchni, tak, bo był w tym mundurze i akurat był w domu, bo miał tę przepustkę, a Ausweis jego nie zabrali. I, no oczywiście, nim dojechałam do domu i powiedziałam mamusi, mamusia po prostu zemdlała. Strasznie tak też się przejęła tym. Ale dla mnie to było też dodatkowe, tak na marginesie, taka trauma, że ja później nie mogłam być skupiona na lekcjach. Na lekcjach trzeba być skupioną, mówiłam, bez podręczników, trzeba było słuchać tego, co mówi profesor. A moje myśli były tam, mówię, a teraz jak przyjdzie następna jakaś rewizja, mnie nie będzie, tej wybawicielki, i nie będzie komu to wziąć, to oni rozwalą i wejdą i koniec, co tam się dzieje. I ja przeżywałam męki tantala, co tam się dzieje i to za każdym razem. I też wracałam, jak wysiadłam z tramwaju, szłam do tego domu, to z obawią, co tam się dzieje, co tam się może w międzyczasie stało, bo byłam po prostu tym doświadczeniem strasznie taka no, przejęta. I kiedyś rzeczywiście wracam i dochodzę z Wincentego do Orszmiańskiej i patrzę w głębi, bo my dalej mieszkaliśmy, że tłum się jakiś i w ogóle jakaś bieganina, jakieś strzały. I to w okolicach naszego domu. No, znów serce mi zamarło i nie wiedziałam, czy iść dziennie. Wróciłam się z powrotem od Beirutu, od innej strony, ale to samo, nie mogę się dowiedzieć, co się stało, bo to tam w pobliżu, trzeba powiedzieć, przechodziły tory kolejowe i wał, który prowadził ze stacji na przykład Wileńska do stacji Warszawa-Praga w kierunku Gdańska. I tutaj właśnie była ta trasa kolejowa i te tory właśnie, gdzie pociągi były. I faktycznie bardzo często te chłopaki z tej dzielnicy, z Targówka, tam oni napadali na te pociągi, ponieważ właśnie przy tym rozjeździe, jak jest w tej chwili te rondo Żaba i tam był ten budynek kolejowy, tam był taki budynek kolejowy i była, przed wojną była jakaś taka stacja, by tam byli tacy strażnicy, którzy tam regulowali ten ruch. I za Niemców byli banszuci, bo tamtędy szły też transporty na wschód i odwrotnie i z różnymi, prawda, i z armatami, i z bronią, i z żołnierzami, i z żywnością. W każdym razie czasami zwalniały pociągi i ci po prostu skakali. I jeśli były wagony z żywnością, już wiedzieli, coś zrzucali, albo węgiel, albo opony, czy coś takiego, to nie było tajemnicą. I okazuje się, że wtedy widocznie też skakali i Niemcy, banszuci z tego punktu, właśnie tutaj przy Wincentego, róg 11 listopada, zaczęli strzelać, postrzelili jakichś chłopaków, no i całe zamieszanie, i to było w granicach i w okolicach naszego domu. Także miałam straszne przeżycia i strach, nim to się wyjaśniło, że szczęśliwie nie dotyczyło to właśnie tego, co było dla mnie najgorsze. No wiele było innych jeszcze takich sytuacji. Myślę, że też było bardzo takie ciężkie, o czym mogłabym mówić, to było w okolicach już późniejszych, w czasie późniejszym, to było już w 1944 roku. Do naszego domu jeszcze wtedy, już w 1944 roku, tak. Ja byłam też akurat poza domem. bo trzeba powiedzieć jeszcze parę słów o wybuchu Powstania Warszawskiego. I wcześniej, w lipcu, byłam na koloniach RGO, które były zorganizowane tutaj w Świdrze pod Warszawą. I tam też z grupą młodzieży, a szczególnie było tam moja koleżanka z bratem, którzy były dziećmi wiceprzewodniczącego czy wiceprzewodniczącego Rady Głównej Opiekuńczej, pana mecenasa, to on był też sędzią. Właśnie w tej chwili zapomniałam, może sobie przypomnę. I musieliśmy zakończyć wcześniej, wróciliśmy już 26 czy 27 lipca ostatnim pociągiem z Karczewia. Z Karczewia do żeby tą przewieźć młodzież, bo to była młodzież właśnie na takich specjalnych wakacjach organizowanych przez tą Radę Główną Opiekuńczą, która odegrała swoją też szczególną rolę właśnie w pomocy ludności, prawda, która była tym łącznikiem pomiędzy władzami i starała się w maksymalny sposób właśnie pomagać ludności, bo poza tym wszystkim oczywiście nie mówiłam jeszcze o okresie zaraz powojennym, kiedy dużą rolę odegrał ogródek jordanowski, którym, prawda, przebywałam z siostrą na ulicy Wileńskiej. Wtedy się nazywało ten odcinek od Konopackiej dalej do Szwedzkiej, nazywał się Ciemnowileńska. I tam był ogródek jordanowski, który gromadził młodzież i któremu bardzo dużo zawdzięczam też osobiście, bo to byłam i w 40 roku, w 41 i tam duża grupa młodzieży no, z tej biednej Pragi jakby nie było. Była tam właśnie pod opieką i zorganizowana, że można było, prawda, i dostać ten ciepły posiłek i miejsce, gdzie odrobić lekcje i pomoc i jakieś zajęcia i kulturalne. I sportowe latem graliśmy i w dwa ognie, i w siatkówkę, i różne inne dyscypliny tam były prowadzone. Jasełka, stworzyliśmy grupę taką, gdzie występowaliśmy, prawda, z młodzieżą dla ludności i nawet w pobliskim kościele to była taka kaplica na rogu Szwedzkiej i Ciemnej Wileńskiej, gdzie właśnie tam wystawialiśmy jasełka. Ja też tam miałam podwójną rolę. Występowałam, ponieważ byłam blondynką i z długimi włosami i występowałam jako anioł, archanioł w jednej roli, w drugiej jako Matka Boska z dzieciątkiem i tak dalej. Ale to tak na marginesie naszych przeżyć, bo to były też takie ważne czynniki. Właśnie te RGO miało swoje kuchnie dla biednych. Też właśnie były, żeśmy chodzili i ta młodzież, która tam była, to też przynosiła te obiady. To nie był obiad, tylko było jednogarkowy, to były takie kotły, dyżury były, kto chciał, to dostawał wtedy podwójną porcję. To były takie albo kluski z marmeladą, albo kluski z jajecznicą, albo kluski z serem, albo z jakimiś jeszcze innymi powidłami. To był taki repertuar, ale to było dobre, bo to było ciepłe, gotowane. Nie zawsze smaczne, bo te kluski były właśnie też z razowej mąki. No ale było i jakąś pomocą było, że do przetrwania tych strasznych czasów okupacyjnych, nawet dla Polaków. I właśnie w tym czasie mieliśmy tą wiadomość już, że ma być powstanie właśnie, tylko nie było jeszcze wiadomo dokładnie kiedy. I po przyjeździe z tych kolonii byliśmy jeszcze na drugi dzień umówieni z kilkoma osobami na terenie Saskiej Kępy. No i czekaliśmy, że właśnie będzie dalej informacja, kiedy my się zobaczymy i kiedy się spotkamy i już w konkretnym jakimś ich zadaniami. I otrzymaliśmy właśnie wiadomość, że mam być o godzinie 5 na rynku na Placu Zamkowym. I nie mówiąc nic mamusi, wyjechałam wcześniej i byłam już właściwie prawie na moście. Ale przypomniałam sobie, że ja mam klucze od mieszkania, a to może potrwać dłużej. I co, jak klucze? I ja po prostu wysiadłam z tramwaju i wróciłam się, chciałam wrócić się do domu jeszcze, ale już zrobiło się zamieszanie straszne i na Targowej strzelanina. Także ja po prostu dołączyłam do jakiejś takiej grupy, w której okazało się później już dalsze tramwaje nie były przepuszczane i tam już zaczęły się jakieś działania. Także nie było tej możliwości i ja z jakąś grupą, o której nie znałam, nie wiedziałam, która zaczęła wyciągać, prawda, ten opaski, dołączyłam się i tam byłam na tej Pradze nad Wisłą. Oni, niektórzy mieli jakieś nawet broń. Także ja nie bardzo pamiętam, dlatego że nad ranem z kimś, kto chciał się ewentualnie spróbować przedostać może przez most Poniatowskiego, ten drugi most. I szliśmy nad tym i spotkaliśmy na Niemców, grupę Niemców z karabinami, którzy szli w ten sposób na nas i zaczęli strzelać. I po prostu 2 czy 3 osoby padły przede mną. I ja też padłam, bo ja zostałam postrzelona, także ja nie mam pamięci i świadomości po prostu. To było nad samym brzegiem Wisły. Odnaleziono mnie chyba po 2 dniach. I później jakoś do szpitala, gdzieś dopiero po tygodniu, przeszło po tygodniu do... brakuje mi tutaj właśnie tej wiedzy, co się działo ze mną, jakie były moje losy. W każdym razie dotarłam do domu, prowadzono mnie i to w jakiejś takiej rykszy, ale też w sposób bardzo taki utrudniony, dlatego że trudno było przejść nawet głównymi ulicami, bo były pod odstrzałem i Niemcy na Pradze jeszcze działali normalnie i później uciszyli to powstanie. I były tam tylko straty, strzelanina, ofiary. I wtedy, kiedy ja wróciłam później już do domu, to w międzyczasie okazało się, że do naszego domu moja mama przyjęła jeszcze, bo właśnie na Pradze Centralnej zaczęły się te działania już takie jakieś wojenne. I jakaś mamusi znajoma, która również przechowywała Żydów, przesłała do nas taką całą rodzinę pana, to jest mężczyzna, pan Wacław Nowacki czy Nowicki, ja właśnie tego nie zapomniałam, bo dlatego, że nikt nie sprawdzał, nie kontrolował, to nie było najważniejsze. Generalnie to była taka zasada, że im mniej się wiedziało, tym lepiej. I dlatego nawet w stosunku do tej pani Anny i tak dalej, to nawet nie wiedzieliśmy, jakie tam pokrewieństwo istniało między nimi. Na te tematy takie prywatne, osobiste, to mało się mówiło, tyle ile ktoś sam zechciał powiedzieć. Ale w naszym domu w tym czasie, kiedy ja później zostałam jeszcze, to jeszcze był pan Wacław z żoną Ewą i z kuzynką Stasią. To była 20-paroletnia dziewczyna piękna, taka też blondynka o rudawym kolorze włosów. No i pan Wacław i pani Ewa, no to oni mieli około 50 lat. I jeszcze był pan, to był oficer polski, pan Felix, chyba wtedy miał, teraz już w 100% nie powiem, jakie było jego nazwisko prawdziwe, bo on miał dwa, jedno było prawdziwe, jedno było fałszywe, Winiarczyk, a drugie był to był oficer przedwojenny, znaczy oficer polski, który zamieszkiwał w Krakowie, który całą okupację się ukrywał. I wiem tylko tyle, że jego żonę, zamiast niego Niemcy, prawda, aresztowali na początku wojny i do Oświęcimia zabrali. Także on miał tylko tak, stale się gdzieś ukrywał. Bardzo taki przystojny pan, starszy. I sytuacja się u nas zagęściła strasznie. Ale doszło to, bo za dużo byłoby mówienia o tych szczegółach, bo w międzyczasie były różne inne sytuacje. Krysia z Marysią zostały na terenie Warszawy i straciliśmy z nimi kontakt. Ta ciocia płakała cały czas, zresztą długie miesiące jeszcze, bo aż do zakończenia wojny w 1945 roku. I jeszcze prawie miesiąc potem nie wiedziała, co się z nimi stało, dlatego że ich powstanie zatrzymało na terenie Warszawy. Ale tutaj my sami byliśmy w takiej sytuacji, że któregoś dnia pod koniec sierpnia 24, może 5, przyszło zarządzenie do nas, że jako administratorka tego domu, że wszyscy mężczyźni mają się zgłosić z całego terenu Targówka, mają się zgłosić na ulicy Radzymińskiej. Od 8 rano, od wieku zdaje się 16 do 60 czy coś takiego, 65, mają się zgłosić na ten. Więc tutaj u nas jest dwóch dorosłych mężczyzn, jeden Żyd, jeden Polak i mamusia już z nimi rozmawiała i mówi, tu panowie musicie sami zdecydować. I oni zdecydowali, że oni pójdą obaj. Pójdą obaj. Ale no tu my bylibyśmy strasznie niespokojni, bo tu była żona, prawda, i kuzynka pana Wacława. Wobec tego mamusia i ja rano poszłyśmy z nimi na ten punkt zbiorczy, aż do Radzymińskiej ulicy, zobaczyć, co będzie dalej się z nimi działo. I też rzeczywiście tam było bardzo dużo mężczyzn. Niemcy ich później ustawili w szeregi i popędzili po jakimś czasie w kierunku Grochowskiej. Grochowską aż na Gocław. A my i jeszcze było sporo podobnych osób z rodzin, prawda, tych, które były ciekawe, co dalej będzie się z nimi działo. Za nimi też szła w upale, bo to był sierpień 1944 roku. No i doszliśmy aż do Gocławia i tam na Gocławiu gdzieś były jakieś takie duże baraki i tam ich zatrzymano w tych barakach i my po prostu, resztę pozostali, ja z mamusią, żeśmy dotarły wykończone, bo od rana, od godziny gdzieś jakoś wyszły przecież przed 8, 7, a to już była dobrze po południu, zmęczone, głodne do tego domu z tą wiadomością, że one tam są. Na drugi dzień z samego rana moja mamusia sama już poszła tam na ten Gocław dowiedzieć się, co dalej z nim. I dowiedziała się, że już ich nie było, nikogo tam nie było z tych więźniów, z tych mężczyzn, ale od dozorcy, którzy tam pilnowali tego terenu, dowiedziała się, że oni zostali wywiezieni do kopania okopów, ponieważ zbliżał się już front wschodni z tego. No i z taką wiadomością mamusia wróciła. Ale byliśmy oczywiście niespokojni i w dalszym ciągu jednak była sytuacja trudna. I proszę sobie wyobrazić, że któregoś dnia, po jakimś może tygodniu, już jest prawie godzina policyjna, 8 wieczór i słyszymy w kuchni cichutkie puk, 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 puk w drzwi. I ja nawet podbiegłam do tych drzwi, otworzyłam, żeby uchylić i się pochowali do pokoju. Ja patrzę, a to pan Wacław. Pan Wacław wrócił. No oczywiście radość, szczególnie tej żony, tej kuzynki, tak? My się też cieszymy. Że... A on mówi, a gdzie pan Felix? Gdzie pan Felix? No on nie chciał uciec, bo on przekupił jakoś strażników pan Wacław i zdołał uciec przez pola, przez ten jakoś udało mu się i dotarć. No a pan Wacław nie chciał ryzykować i przy taką wiadomość żeśmy dostali. No dobrze, jest radość i jest zmartwienie, bo już nie tylko Żydów nie może być w tej dzielnicy, na Targówku, na Pradze, ale Polaków, mężczyzn nie wolno być, bo również było to spędzenie, wtedy ten wywóz pod karą śmierci, jak wszystko u Niemców. Że nie można być Polaków, a poza tym jak zabrali sąsiadcze czy coś, no w ogóle to nie było do pomyślenia, żeby coś kowali, więc dalej co robić, że mężczyzn tutaj jest nie tylko, prawda, już o Żydach nie mówimy, Polak nawet nie mógł być tam. Moja mamusia jakoś przytomnie, ja podziwiam po latach, kiedy sobie zdaję z tego z wszystkiego sprawę, podziwiam, że ona nie traciła jakiejś energii i świadomości jakiejś jasnej. Po prostu chciała tylko ratować. I to było najważniejsze. Wyrwała z łóżka, to było u nas było duże meblowe łóżko z dużym materacem, z tak zwanym sprężynowym. To było miejsce wyrwane sprężyny, były po dwie chyba sprężyny od strony ściany. Natomiast tutaj z frontu sprężyny były. Więc pan w tej dziurze między sprężynami leżał twarzą do dołu w tym łóżku i na wierzchu był zaścielony normalnie tam, prawda, i prześcieradłem, i pościelą, i wszystkim, i kapą, i poduszeczkami. Mama miała jeszcze takie ryszelier robione, swoje przedwojenne. I on tak cały dzień to on leżał biedny w tym łóżku zaścielony, powietrze tylko miał bez tego. Natomiast dopiero wychodził po zmroku, kiedy albo była godzina policyjna i w nocy po prostu on się poruszał dla cyrkulacji, dla ruchu. I tak były właśnie sytuacje, jakie żeśmy wspólnie przeżywali. Ale w ostatnich dwóch chyba dniach Niemcy postawili przed naszym domem armatę. Stąd wiemy, bo prawda, my widzieliśmy, i niebezpieczeństwo dla wszystkich było też w dalszym ciągu straszne, jak to mówią, z duszą na ramieniu, każdego dnia i godziny, bo nawet ci żołnierze mogli przyjść po wodę na przykład, wyjść. Może nawet i chodzili, ale do sąsiadki, całe szczęście my na piętrze. I był strach, co tu jest. Poza tym oni strzelali do tych, prawda, bo to był front, już się zbliżał. Któregoś ranka, kiedy pan Wacław był w nocy przychylony i tak podpatrywał przez okno. I już tej ostatniej nocy to mamusia, siostra moja, ciotka z Niną, to zeszły do piwnicy schować, bo były bardzo duże naloty i bombardowania, i pociski. A A zostaliśmy na górze tylko pan Wacław schowany, i jego żona, ta córka i ja, bo ja już byłam w złej kondycji. Ale jeszcze ta pani Ania Albert i tak, kuzynka. Tak. Tak. I z tą dziewczynką. To tutaj już wiedzieliśmy, że front nadchodzi i po prostu już jest bliskie wyzwolenie. Ale tutaj mężczyzny nie można było pokazać, prawda? Tak, i pan Wacław, kiedy tak o świcie jeszcze wyglądał delikatnie przez okno, zauważył, że pod torami, koło torów, bo przed naszymi oknami o jakieś 600-700 metrów przebiegały tory kolejowe i wał wysokim nasypem i były pola. Zauważył jakieś sylwetki w jakichś kufajkach, w jakichś, i z bronią. I mówi, to Rosjanie, to Rosjanie. I zbudził nas. I ja wstałam, ubrałam się i rzeczywiście później zbiegłam do piwnicy powiedzieć, że już jest wyzwolenie, że już są te wojska. Armaty już nie było przed domem w międzyczasie. Już jakoś odeszła. I wybiegłam na ulicę i tam już właśnie zastałam grupę i tych radzieckich żołnierzy i oficerów i dużo, i kilka osób tam Polaków, którzy koło nich byli, rozmawiali, tam ich częstowali. Ja stałam z boku i tak się cieszyłam, ale dostałam z kolei strasznego takiego ataku nerwowego z tego trudno to określić, radości z jednej strony, uczucia ulgi, niezależnego ode mnie, że łzy mi same leciały. Dostałam spazmatycznego ataku płaczu. I to był właśnie i z radości, i nie wiem z czego, z ulg, z tego wszystkiego, że nie mogłam mówić nawet nic. Po jakimś czasie dopiero poprosiłam, ponieważ to było w okolicach naszej bramy, chciałam, żeby ten pan Wacław coś więcej się na ten temat dowiedział. Prosiłam, żeby oni weszli do naszego tam domu. I rzeczywiście oni weszli i tam jeszcze sporo osób, także była cała gromada ludzi w korytarzu. U pani Kosewskiej też to się działo właśnie, bo u niej też były drzwi otworzone i oni wszyscy weszli, tak? I pan Wacław zeszedł już ubrany, zadowolony. Moja mama na górze gotowała już śniadanie jakieś, robiła tam nie wiem co. W każdym razie to była gdzieś po 8 rano. I on rozmawia z tymi oficerami, jaka sytuacja jest i tak dalej. I w tym momencie jest wybuch straszny. I w ogródku przed domem, od strony ulicy, tam gdzie przedtem stała ta armata, pada pocisk, który przebija okno u tej pani Kosewskiej na parterze, drzwi te drewniane, bo drzwi były zamknięte, prosto leci do drugiego okna strony, tak, gdzie tyłem stoi pan Wacław. Ja stoję bokiem pod ścianą, tylko nie mogę, bo jest huk i zdołałam się tylko odchylić do tyłu, zakryć rękoma oczy, ale stolik mi nie pozwala, także tylko górną część odchyliłam do tyłu. No i jest duży moment taki, że jest jakaś później cisza i ja odrywam oczy, patrzę przede wszystkim na swoje ręce, a mam na nich krew, jakieś cząstki, jakieś z krwi i po chwili patrzę tak przed siebie, patrzę, leży pan Wacław w krwi. I ci ludzie też, no jest też w jakimś szoku, to na nich mniej patrzyłam, ale w każdym razie odłamek, który przelatywał właśnie przez całe mieszkanie tej pani Kosewskiej, trafił w oko pana Wacława. Przeleciał mu w oko i kawał i policzek, bo on stał bokiem, tyłem do tego i przeleciał mu tak. Także on leżał. Krzyk, płacz, żona, córka, za chwilkę mama moja też leciała, ale już tutaj byli ci, nie wiem, żołnierze czy oficery jakiś też radziecki i oni szybko polecieli do swojego ambulansu tam jakiś, który mieli niedaleko. Mieli niedaleko te właśnie swoje służbę lekarską. Także przylecieli z lekarzem i z żołnierzami, noszami i zabrali pana Wacława na nosze i ta żona, i ta Stasia, i pani Ewa i po prostu zabrały te swoje jakieś tam siatki tylko i poszły razem z panem Wacławem. I to był mój ostatni moment, kiedy ja go widziałam. No oczywiście straszny smutek, straszny ten, że co się z nim stało, czy to nie było śmiertelne, prawda, nie byliśmy pewni. Po jakiejś godzinie, może dwóch, zjawia się pan Wacław, pan Felix, który właśnie widział po drodze właśnie i pana Wacława, jak go nieśli, tam gdzieś przy szpitalu, gdzieś przy Radzy Miejskiej, gdzie był ten punkt właśnie leczniczy tej służby zdrowia, tych żołnierzy. I tam go spotkał i tam był już pod opieką i on przyszedł do nas powiedzieć, że on żył, przeżył. No i później już też tego samego dnia chyba już on od nas wybył. W każdym razie później się pojawił po jakimś czasie, kiedy było wyzwolenie i on dotarł do Krakowa, jeśli chodzi o pana Feliksa, dotarł do Krakowa, do swojego mieszkania i mówi kiedyś, siedzi, patrzy w kuchni przez okno, że idzie ktoś o dwóch kulach, taki jakiś wynędzniały, jakaś, nie wiem, czy to mężczyzna, czy staruszka w łachmanach. Patrz, a to jego żona była, która przeżyła i była w tym. Także szczęśliwie się dla niego to skończyło. Natomiast wiemy tylko, że może to, który to był rok, mnie nie było w domu w tym czasie, była moja mamusia, zjawił się pan Wacław z taką opaską na oku i był w mundurze wojskowym i do mamusi przyszedł no, rozmawiać i podziękować. Także wiem, że przeżył i później był no, w dobrej formie, tylko bez oka. Ale śmieszne, bo po jakimś czasie sąsiedzi, jak widzieli go, to i później zaczęły chodzić do nas wiadomości takie zagraniczne i tak dalej, że była prasa, było życie Warszawy po wyzwoleniu, to mówili, że u nas pewnie był ten dowódca taki izraelski, co chodził też z opaską na oku, że to jest on. Jak on się nazywał, to już zapomniałam. Generał był dowódcą wojsk chyba tych izraelskich, taki bardzo znany. Właśnie też, ale to nie była prawda. Ale to nie była prawda. A proszę mi powiedzieć, no właśnie w tym momencie wyzwolenia, jak rozumiem, mieszkańcy tej kamienicy, tak, dowiadują się o tym, że państwo, no w sumie tam było 7 osób, tak? Tak, 8, tak. I czy w jakiś sposób mieszkańcy tej kamienicy zareagowali na to? Nie, w tym czasie nie. Sprawa tego wyzwolenia, wolności, to nie była taka ważna. Co do ich przekonań, wiem, że w okresie późniejszym, kiedy urodził się mój syn pierwszy, ja już mieszkałam we Wrocławiu, ale przyjechałam tutaj do mamusi właśnie z dzieckiem. On wtedy nie miał roczku, 10 miesięcy. Był w wózeczku. Podobno właśnie ta sąsiadka sprawdzała mu, czy on jest obrzydzany, bo wiedziała, że ja wyszłam za mąż później, też za oficera, za Żyda. Więc takie małostkowe zachowania. Nie chcę więcej mówić, prawda, bo wszystko szczęśliwie się skończyło. Jesteśmy szczęśliwi, że po prostu w tych trudnych okolicznościach, warunkach udało nam się wszystkim szczęśliwie przeżyć i uratować tyle osób. Wielkim dla nas szczęściem było jeszcze to, że kiedy zakończyła się wojna w 1945 roku, pod koniec maja, ja akurat wyszłam z domu i byłam w pobliżu, szłam właśnie do tramwaju i szłam bliżej torów przez taką ulicę poprzeczną, żeby skrócić sobie drogę. I zauważyłam, że ktoś idzie z walizkami. Patrzę, to Marysia. Bo nie wiedzieliśmy, trzeba powiedzieć właśnie już, że przez cały czas ta ciotka czekała na swoje dzieci. Nie miała żadnej wiadomości, bo ona się jeszcze nie skończyła. Później się skończyła i też jeszcze nie było. Ona miała kontakt później już z Komitetem Żydowskim. Pewnie tam się zarejestrowała i tak dalej. Chodziła, już miała jakieś tam utrzymanie w każdym razie. Ale była u nas i w dalszym ciągu przeżywała to i martwiła się strasznie, bo strasznie płakała. Ona sobie straciła oczy, po prostu biedna, stale zapłakana, stale zapłutnięta. My współczuliśmy jej, bo nie było żadnych wieści, co się stało z tymi dziewczętami. No i wtedy właśnie ja spotkałam pierwsza tą Marysię. Ja mówię, a gdzie Krysia za chwilę? O, tam idzie. No Krysia, jak to zwykle, elegantka na obcasach i ledwo szła, zmęczona i też oczywiście z bagażami, z walizkami dwiema w rękach. No i ja już nie poszłam nigdzie, nie pamiętam, gdzie ja miałam wtedy zamiar pójść. Wróciłam z nimi i przyprowadziłam je do domu, do ciotki. No i zaczęła się pełnia szczęścia, radości, bo wszyscy przeżyli, no i one, okazuje się, brały udział częściowo też w Powstaniu Warszawskim, bo się znalazły w okolicach placu Trzech Krzyży na ulicy Książęcej, ale tu przy placu wysoko gdzieś były w jakichś domach, tutaj. I później zostały wywiezione do Niemiec. Nie wiem tam dokładnie coś. I wróciły później pociągiem dopiero właśnie pod koniec maja, po zakończeniu wojny, kiedy wszyscy wracali do nas, wracali strasznie. Nie skończyła się ta wojna tak szybko i nasz dom skromny, taki mały, ale w dalszym ciągu był ostoją i pomocą dla wielu, wielu ludzi, nie tylko z rodziny, ale właśnie ta pani Rena i tam ich przyjaciele właśnie, którzy byli powiązani z Żydami. U nas pierwsze kroki, bo na Pradze jeszcze jako tako, która nie była tak bardzo zburzona, ale była o skromnych zasobach. Warszawa natomiast prawie była, prawda, całkowicie zrujnowana, więc nie było do czego wracać. I u nas pierwsze kroki, wszyscy do nas, u nas się zatrzymywali, więc co się działo? Wieża Babel. Rodzina, dziadkowie, babcia już przyszła z obozu wypędzona, gdzieś tam się poniewierała. Dziadek znowu w szpitalu, bo rok przed ostatniej zimy, przed powstaniem warszawskim upadł zimą i złamał sobie nogę w biodrze i chodził o kulach i był zabrany z powstania warszawskiego przez jakiś szpital i tam gdzieś przebywał, nie wiem gdzie. I do nas został później w czerwcu przywieziony ze szpitala i u nas był i u nas, że tak powiem, dokończył swojego życia po jakimś czasie. Ciocie z Niemiec, które były wywiezione, kuzynki z Niemiec, cała rodziny do nas, znajomi inni do nas. Ciocia, siostra mojej mamy z Warszawy, mieszkała w Alejach Jerozolimskich, była później w obozie też w Niemczech, w fabryce z malutkim dzieckiem, sama była w tym czasie w ciąży i tyfus i wszystko oskrzyżona i jakoś przeżyła w strasznych warunkach do nas. I wszyscy, mama znajdowała dla wszystkich serce, ten dach nad głową i jakąś taką podstawową pomoc. Więc mamy bardzo takie oczywiście wzruszające i smutne, bo to był smutny czas, jednocześnie cieszyliśmy się, że żyjemy, że przetrwaliśmy to wszystko. I to było takie właśnie piękne. A jeśli chodzi o tą rodzinę naszą, bo żeśmy tak, mam podpisane, kochanej cioci, Krysia, Marysia podpisywała później zdjęcia. Traktowaliśmy tak jak rodzinę. One po jakichś 2 miesiącach, kiedy już się tutaj nacieszyły, tutaj nie było ani pracy, ani mieszkania, przecież warunki były okropne, przecież nie było jak się przemieszczać, to one się później przeniosły do pani właśnie tej Pawłowskiej na parterze, której syn został właśnie zabrany wtedy i przepadł. I tam ona miała też pokój z kuchnią, była to starsza osoba i one tam sobie tam wynajęły tak i na razie były, prawda? My były w kontakcie, ale tam już nocowały właśnie na parterze. I później postanowiły wyjechać gdzie? Na tak zwany Zachód. Czyli Zachód to były te ziemie odzyskane, tak zwane polskie. I pojechały do Szczecina. I nie było ich jakiś czas, też kilka miesięcy i trudno mi powiedzieć, kiedy się odezwały. Też tam były ze 3 miesiące. Maj, jak one wróciły, koniec maja, czyli później były ze 2 miesiące, czerwiec, lipiec. Tak w sierpień gdzieś pojechały. Pod koniec lipca może pojechały do tego Szczecina w sierpniu. Tam były też 2–3 miesiące. W każdym razie jesienią przyjechały zabrać matkę i tą dziewczynkę do Szczecina, bo tam udało im się zdobyć mieszkanie, jakieś ładne. I zabrały moją mamusię ze sobą, ponieważ tam jakiś sklep pod tym jeszcze po prostu... Najważniejsze, że zapoznały dwóch swoich późniejszych mężów, bo później wyszły za mąż, dwóch młodych ludzi w Szczecinie zapoznały. Jeden pochodził z Łodzi, jeden z Lwowa. I oni już później tworzyli taką rodzinę i później przyjechali po tą ciotkę i moją mamę. I tam był lokal taki, który prowadzili sklep, a po jakimś czasie nawet zaprosili na Boże Narodzenie i na wakacje tak zwane zimowe. Ja już pracowałam w tym czasie i kontynuowałam w liceum swoją szkołę na ulicy Brzeskiej, ale na te wakacje pojechałam do nich do Szczecina z siostrą młodszą. Na te 2 tygodnie, czyli na Boże Narodzenie i na Nowy Rok. Także pamiętam, no tak fantastycznie, bo to było już po pierwsze zapoznałam właśnie tego Artka i Józka. inne warunki, duże mieszkanie, no i ten sklep, w którym oni tam pracowali, prawda, i jakoś się utrzymywali. No, ale zdecydowali wtedy, że wyjadą do Berlina, bo już jakieś były tam możliwości, nie wiem, odszkodowawcze czy coś, także proponowali nam, mojej mamusi, po pierwsze, żeby pojechać z nimi razem, ale to odpadła. Proponowali również, żebyśmy przyjechały do Szczecina i zajęły to mieszkanie, bo nasze były skromne, bez wygód. Tam było normalne, jak to się mówi, mieszkanie 3- czy 4-pokojowe, już nie pamiętam, w każdym razie, i nawet sklep pod tym mieszkaniem, bo to było na pierwszym piętrze mieszkanie i na parterze sklep taki narożny. Ale mamusia moja nie podjęła takiej decyzji. Byłyśmy za młode, ja pracowałam, uczyłam się i tu byliśmy zbyt związane z naszą starą biedą i Warszawą biedną w tym czasie. Także żeśmy z tego zrezygnowały i straciliśmy kontakt na długie lata, bo oni wyjechali wszyscy do Niemiec. Kiedy ten kontakt się odnowił? Przypadek zupełny zrządził, że ja w międzyczasie już wyszłam za mąż, też bez mieszkania, bo mąż był też ofiarą Holokaustu, stracił swoją bliższą i dalszą rodzinę. Pozostał sam jeden, jeszcze z jednym wujkiem, który przed wojną był oficerem Wojska Polskiego, był sędzią sądu wojskowym, był powołany do wojska w 1939 roku, a zamieszkiwał z rodziną swoją w Łodzi i był powołany do wojska i potem dostał się do niewoli, przeżył wojnę w Woldenbergu. Natomiast matka i rodzina właśnie wujka, innych wujków rodzina, tak, a mój mąż znalazł się z różnymi kolejami losu, znalazł się w pewnym okresie z powrotem w Drohobyczu, skąd pochodził, bo chciał być razem z bratem. Przedostał się z generalnej guberni, dlatego że jeszcze w roku chyba w 1937 czy 1936 po śmierci ojca swego w Drohobyczu wraz ze swoją matką został właśnie zaproszony przez wujka, brata matki, do Łodzi, żeby im pomóc w wychowaniu, prawda, i w dalszej karierze mojego męża. Wtedy on ukończył tylko liceum właśnie znanego gimnazjum, liceum polskiego króla Władysława IV w Drohobyczu. Jego nauczycielem był między innymi Bruno Schulz, tak, był nauczycielem robót ręcznych i rysunków. Także miał już pewne spore wykształcenie przedwojenne, prawda? Przedwojenne, gdzie się uczyło greki, łaciny w pełnym wymiarze, a wujek go zabrał do siebie właśnie z matką do Łodzi, ażeby zdobył jakiś dobry zawód. Łódź była znanym przecież miastem manufaktury i tam mąż mój chodził do takiej specjalnej szkoły właśnie manufaktury i miał tam praktyki w fabrykach w Łodzi. A wujek prowadził znaną kancelarię adwokacką, niezależnie od tym był kapitanem rezerwy i tak dalej. I miał rodzinę swoją, a wojna wszystko kieruszowała. Kiedy wybuchła wojna, wujka nie było, natomiast mąż mój tutaj był właśnie z tą młodzieżą, którą nawoływał do obrony Warszawy, szedł w kierunku Warszawy i przyszedł do Warszawy, tylko Niemcy byli szybsi i już tutaj zajęli Warszawę i tu był jakiś czas, prawda, zaraz potem był przez jakiś krótki czas w Warszawie i wrócił do Łodzi, ale dowiedział się, że zastał przede wszystkim mieszkanie zaplombowane. Od dozorcy dowiedział się, że mieszkanie właśnie, że zostali wywiezieni ciocia z dwojgiem dzieci wujka, prawda, i jego matką. Zostali wywiezieni do Krakowa, tam do getta. Ale ten pan dozorca był taki przedwojenny i związany z nimi, prawda. Pomógł mu nawet w nocy przystawić drabinę tam do pierwszego piętra, które wujek tam zajmował, 8 pokoi czy coś w Alei Kościuszki, i uchylić okno, i mąż mój wszedł do mieszkania i tam zabrał jeszcze srebra, znaczy nie, bo jeszcze Niemcy nie zdążyli się tam zadomowić, bo oni później zajęli te centralne położone mieszkania, prawda, dla swoich potrzeb i dla swoich oficerów i Niemców, którzy tutaj się panoszyli przez całą okupację, i pojechał do Krakowa, do cioci, żeby im to przekazać, żeby ich wspomóc. No i właśnie tam widział się ostatni raz z mamą, z ciotką i z tymi, i później postanowił, tam nie było warunków, bo to już były też takie gettowe jakieś obostrzenia. W każdym razie jeszcze w międzyczasie, jeszcze będąc w Łodzi, przed tym, kiedy się dostał, to jeszcze został tam aresztowany i zatrzymany przez Niemców. Ale to osobno historię. W każdym razie, że udało mu się później uciec z tego więzienia i właśnie przedostać się przez tą granicę do Drohobycza. Niemcy go znów zatrzymali i tak bardzo rewidowali, ale przepraszam bardzo, Niemcy go aresztowali, ale później go zatrzymali Rosjanie też na tej granicy, kiedy on już się tam przedostał. Także mu sprawdzali obcasy i wszystko, co ma, że on chce, prawda, kogoś tam zamordować czy otruć, bo miał w kieszeni proszek od bólu głowy, więc kazali mu zjeść ten proszek, to jest proszek od bólu głowy, tak? No to zjedz ten proszek, jak to jest tak rzeczywiście, musiał zjeść. I zadzwonili przez kilka dni go tam przetrzymywali, kiedy mąż dał relację, że tam właśnie jest brat i on jedzie do jego brata i do Drohobycza, gdzie się urodził, prawda? Oni to wszystko sprawdzili, także wypuścili go z eskortą na dworzec, z biletem, wsadzili do pociągu i okazało się, że brat czekał na dworcu, już był powiadomiony i rzeczywiście czekał na dworcu i tam, prawda, spotkał się z bratem, ale po jakimś czasie jako młody człowiek został po prostu z poboru wzięty do wojska przez tamtejsze władze już radzieckie, do tego radzieckiego wojska. I wysłany był, prawda, gdzieś do jakichś jednostek wojskowych dalej, w każdym razie w trudnych warunkach. Później jego dzieje się odmieniły i był tam później pod Stalingradem, był ranny, przeszedł dużo, później zgłosił się do wojska, niestety do wojska, nie do generała Andersa, który były tworzone, prawda, bo te wiadomości, on był w Kazachstanie czy gdzieś, aż tam znalazł się i dopiero Później się zgłosił do tego wojska z pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. Był wysłany właśnie jako człowiek już na poziomie z maturą do szkoły oficerskiej, do Sielc, gdzie tam był taki, i później brał udział w bitwie pod Lenino i w całym szlaku bojowym, prawda, poprzez Warszawę, Lublin, i wyzwalał obozy, niemieckie obozy, właśnie razem z frontem tym radzieckim. I był już w Polsce, chociaż był w Polsce jednostce wojskowej, no i później na Wale Pomorskim, gdzie bardzo były ciężkie walki, gdzie Niemcy, to były ostatnie przyczółki przed zdobyciem Berlina, i oni tam bardzo się bronili na Odrze, gdzie dużo ludzi i dużo, prawda, Polaków też i Żydów, bo dużo było też tej armii i żołnierzy i oficerów nawet pochodzenia żydowskiego. I tak tam dużo osób zginęło. Mąż był tylko trochę ranny wtedy, udało mu się właśnie tam być, i w tych walkach był w Berlinie. A ja poznałam go zupełnie przypadkowo. Tak jak przypadkowo, kiedy pan pytał, jak udało mi się po latach nawiązać kontakt właśnie z tym. Z Krysią. Z naszymi uratowanymi. Po prostu właśnie w międzyczasie zdarzyło się tyle rzeczy, że ja wyszła za mąż, urodziłam jednego syna, drugiego syna, później w Warszawie, z Wrocławia, żeśmy się przenieśli do Warszawy. I to był rok już 56 bodajże, czy 7. Musiałabym spojrzeć dokładnie. W każdym razie byłam u fryzjera na ulicy Świętokrzyskiej przy Nowym Świecie i siedziałam pod suszarką, i dla zabicia czasu po prostu wzięłam jakieś pismo do przeczytania, i to było pismo film polski, i przeglądam i patrzę, oczom nie wierzę, co ja widzę, a tam jest zdjęcie Marysi i Artura, to właśnie jedno z tych małżeństw, że oni prowadzą firmę, on jest producentem filmowym, i film, który oni tam koprodukowali, został nagrodzony i otrzymał tak zwaną przez tutaj złotą kaczkę. To była taka nagroda dla polskich aktorów, dla polskiej kinematografii, dla polskiego filmu, i jednocześnie jedną chyba wybierali dla zagranicznych filmów. I wtedy właśnie ten niemiecki film, ostatnie, muszę popatrzeć dokładnie, bo to mam to pismo, zachowałam, dla mnie było bliskie, i ja byłam tak porażona i tym odkryciem, tą wiadomością, bo takie były czasy, że nie można było utrzymywać z zagranicą kontaktów, tym bardziej, że mąż był w wojsku, i jeszcze po dużych przejściach, gdzie tylko dzięki też cudowi jakiemuś zdołało mu się uratować życie i nasze przy nim, bo mógł być oskarżony i był oskarżony o najgorsze: zdradę, chęć ucieczki na zagranicę. Więc to się odcisnęło nie tylko na naszej psychice, na naszych dziejach, prawda, ale na nerwach, na zdrowiu, ale na karierze męża, bo był że tak powiem, zatrzymany w rozwoju, w awansach, w pracy. Był przez rok czasu poza pracą i to w tym czasie tak się przeważało. Był później skierowany na inne tory do pracy poza wojskiem. To znaczy, ale przepraszam, to chodzi o lata 60. Tak. Mówimy o 68 roku po prostu. Tak? Tak. Nie, to było jeszcze związane przed tym z sytuacją taką, że został oskarżony w 53 roku, kiedy miał być, został mianowany attaché wojskowym, morskim i lotniczym w Waszyngtonie. I ktoś do tego go oskarżył, że on właśnie wyprzedaje rzeczy, meble, a ja łóżeczko po prostu dziecka swojego właśnie 3-letniego, młodszego syna Ryszarda, oddawałam swojej takiej pomocy, która przychodziła, miała małe dziecko i podarowałam jej przed wyjazdem, bo mieliśmy bilety to dosłownie na 4 dni przed wyjazdem zostało wyjazd wstrzymany na skutek tego właśnie oskarżenia i ten o zdrady, że o wyjazd i ucieczkę. W każdym razie... Proszę jeszcze powiedzieć no właśnie o tym, jak doszło do nadania tego tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata Pani mamie. Najpierw, tak? Bo potem... Tak, więc oczywiście przez długie lata to było tylko naszą sprawą, że naszej satysfakcji, że mogliśmy zachować się jak ludzie, że mogliśmy pomóc ludziom potrzebującym, bo my też byliśmy w strasznych warunkach. I muszę powiedzieć, tutaj muszę się wrócić, tutaj idę na moment do takiej sytuacji, jak w 1942 roku właśnie ta Rada Główna Opiekuńcza organizowała dla sierot i półsierot na wakacje, w okresie wakacji, na terenie, będę mówić konkretami, na terenie miasta Kotunia, wieś Kotuń właściwie, to jest jedna stacja przed Siedlcami, które przyjęło sieroty i półsieroty z Warszawy na wakacje do swoich tam gospodarzy, bogaczy, którzy mogli sobie pozwolić na przyjęcie, prawda, takich jak kierownik szkoły, nauczyciele, ksiądz, kto tam był, aptekarz, kierownik stacji, kierownik mleczarni, kierownik sklepu, znaczy właściciel sklepiku. Ja bym prosił, jakby Pani mogła właśnie opowiedzieć, tutaj mamy to świadectwo o tym, jak doszło do... No najpierw w 1981 roku Pani mama otrzymuje tytuł, Pani otrzymuje tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w roku 1991, tak? Ja w 1991, tak, 10 lat po mojej mamusi, gdzie właśnie zresztą tam są na to dokumenty, prawda, przyznane, ale właśnie tak się złożyło, że w tym czasie i przez cały okres czasu po prostu nikt się tym nie zajmował, nie interesował. Później zaczęłam słyszeć, że właśnie te osoby, które w jakiś sposób pomagały, poświęcały się, prawda, i ratowały osoby pochodzenia żydowskiego w czasie okupacji. I bardzo chciałam, żeby moja mama, która była tak osobą skromną, a tyle poświęciła, gdzie mężczyźni bardzo często odmawiali takiej pomocy, zagrożenie było straszne, ja to rozumiem, wszystkim groziła kara śmierci i poświęcenie własnej rodziny, to jest duża odpowiedzialność. A moja mama, mimo własnych doznań strasznych, jakie ją dosięgły, i wybuch wojny, zmiana warunków życia, wszystkiego, strata męża, ojca, opiekuna, żywiciela, można powiedzieć, prawda, i dla dzieci tego. Mimo tego wszystkiego nie pozbawiła ją jakichś sił i wręcz odwrotnie zahartowała, że potrafiła zdobyć się na takie bohaterstwo, na taką postawę. I ja sama ją podziwiałam po latach, kiedy sama później mówię, Boże, 39 lat, mój mąż miał 39 lat i pomyślałam sobie, mój tatuś zginął wtedy, w obronie poświęci zostawił się, jaki był młody. Wtedy wydawało mu się, kiedy byłam dzieckiem, że był dorosłym, dojrzałym człowiekiem, był tatusiem, prawda? Strasznym przeżyciem oczywiście, ale że to był... A później to młodzi ludzie i moja mama była młodsza o 2 lata, na 37 została wdową i tak już całe życie poświęciła się właśnie dzieciom przede wszystkim i innym ludziom i że tak taką postawę zajęła niecodzienną, której by niektórzy nawet mężczyźni nie sprostali. Więc zależało mi po prostu na tym i kiedy, w momencie kiedy nawiązałam po kilku latach właśnie jakiś kontakt listowny i telefoniczny rzadziej, bo wtedy jeszcze dość było to drogie, z tą Marysią przede wszystkim, to zapytałam się, czy ona mogłaby to poświadczyć, prawda, bo słyszę, że dla takich osób są, prawda, ten, no i ona mówi, tak, oczywiście. I ona po prostu napisała list do ambasady izraelskiej w Warszawie, który zaraz tutaj jest nawet skrótowo przeczytam. A ambasada izraelska po pierwsze przesłała ten list do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, które się zajmowało tymi sprawami, prawda, niejako z urzędu, a do mnie powiadomiło tylko o sytuacji, prawda, właściwie mamusia, bo mamusia była blisko mnie razem, że ten list jest w trakcie załatwiania. No i to był, data listu jest 15 listopada 1967 roku. Więc nim te formalności tego, to zrobił się 1968 rok i później wkrótce zaistniały stan wojny, kiedy Polska też zerwała stosunki z Izraelem i sprawa wydawała się przez szereg lat zapomnianą i już nie wartą żadnego myślenia i wspominania. Ale w latach późniejszych, czyli mógłby to być rok 80, 1980, stopniowo stosunki zaczęły być nawiązywane częściowo poprzez chyba Holandię, która reprezentowała interesy Izraela w Polsce, czy później już bezpośrednio izraelskie. I ja, mając tą informację z ambasady Izraela, w tym, że dokumenty zostały przesłane, napisałam list z zapytaniem do Yad Vashem, czy taka dokumentacja odnośnie mojej mamusi istnieje, czy została uratowana, spalona, bo ja, mając w pamięci wojnę, pamiętałam pożogi, zniszczenia, spalenia. I po prostu nawet zapytałam się, czy nie zostały gdzieś zniszczone, spalone te dokumenty, które były tam przesłane w sprawie mojej mamy. I nie za długo dostałam odpowiedź z Yad Vashem, że nie zginęły, że są w instytucie i że na najbliższym posiedzeniu sprawa będzie rozpatrywana. I po też miesiącu, półtorej, właśnie mamusia, że na posiedzeniu w dniu 1 stycznia 1981 roku został mamusi przyznany honorowy ten dyplom i medal, prawda, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. i że będzie on wręczony przez tutaj odpowiednie, prawda, czynniki w Warszawie. Rzeczywiście też musiała na to troszkę czekać, bo wtedy nie było tutaj jeszcze chyba ambasady tej izraelskiej, to był pan Arad, tutaj przyjeżdżał i dokonywał, prawda, dla kilku osób, kilkunastu tych wręczeń i byłam na tej uroczystości. A pani tytuł gdzie został wręczony? A ja z kolei nie starałam się o to zupełnie i nie myślałam w tych kategoriach, bo nie uważałam się nigdy ani za bohaterkę i ty też no, jako zwyczajny obowiązek ludzki. Nam pomagano, zaczęłam mówić o tym Kotuniu, to co się działo. Więc ludzie zwyczajni pomagali drugim, w jakichkolwiek mogli, czy przyjmując na wakacje dzieci Warszawy, sieroty, półsieroty, czy inne, prawda, czy później ta miejscowość się bardzo chwalebnie odznaczyła, przyjmując dzieci zamojszczyzny. Warte do pamiętania też. Tak samo i tutaj. Nie uważaliśmy tego za istotne, ale w 1990 roku poprzez Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, które już zaistniało, którego członkiem była moja mamusia, została zaproszona na zaproszenie, to jest właściwie istotne, wspaniałego człowieka, pana Harveya Sarnella, chyba on był obywatelem sam z Ameryki, ale córka jego mieszkała w Izraelu, on był związany z Izraelem i sam, chociaż nie był w tym czasie w Polsce, bo jego dziadek mieszkał w Polsce i pochodził z Sarn. I stąd Sarner, jego nazwisko widocznie takie pochodzące. Ale on, jako człowiek nadzwyczajny, przeżył ten Holokaust z daleka, chociaż w Ameryce, prawda? W jaki sposób czuł potrzebę odwzajemnienia się w tej wdzięczności i zaprosił po kilka grup, po 50 osób. To jest niespotykany w ogóle przypadek. Z własnych funduszy zapraszał, wynajmując samolot, wspaniały hotel w Jerozolimie, najlepszy jaki istniał. Czułam się bogatą Amerykanką w najlepszym hotelu przez 8 dni. Mieliśmy do dyspozycji wspaniały autokar. Zwiedzaliśmy codziennie przepiękny Izrael i miejsca historyczne, których przecież były w naszej pamięci i w naszych sercach, a tym bardziej, że mogliśmy to być tam na miejscu, prawda? Więc ja będąc już zaproszona zamiast mamusi, bo miała już swoje lata, na to zaproszenie nie mogła pojechać i organizatorzy zgodzili się, żebym ja pojechała na tą wycieczkę. I właśnie tam władze z instytutu, pan, nie pamiętam w tej chwili jak, zapytał się, dlaczego ja nie mam tego odznaczenia, ponieważ ja brałam też czynny udział. Ja mówię, no tak byłam przy tym wszystkim, bo przecież większość rzeczy ja też uczestniczyłam, tak jak i moja siostra. No to mówisz, to musi być tylko poświadczone. Więc napisałam po powrocie, do Marysi taką prośbę, że tutaj władze takiego instytutu życzyłyby sobie, żeby było potwierdzenie, ponieważ ona w swoim pierwszym piśmie o uhonorowanie mojej mamy wspomniała głównie właśnie o mojej mamie i tam wymieniła tylko jej imię i nazwisko, a konkretnie trzeba do zdobycia tego odznaczenia trzeba mieć potwierdzenia osób, prawda, które przeżyły, które otrzymały taką pomoc. Więc musi to być bardzo udokumentowane mocno. Więc takie poświadczenie później w mojej sprawie no, zakończyło się tym, że ja wkrótce dostałam również uznana i dyplom. I co więcej, po roku czasu dostałam takie uhonorowanie poprzez przyznanie mi obywatelstwa honorowego Izraela, państwa Izrael. Ale tutaj chciałam właśnie powiedzieć, bo to pismo, które Marysia napisała wtedy pierwsze do ambasady Izraela, a niejako do instytutu, zawiera w sobie kilka innych elementów. Mianowicie to, że to nie byli tylko oni, prawda, że były więcej osób takich potrzebujących. Ja nawet nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać, ale to, że mamusia nigdy ani od nich, ani od żadnych innych władz nie dopominała się, jak może niektórzy, właśnie jakieś nagrody. I później, kiedy żeśmy nawiązali kontakt, to nieraz mąż, ten Artur, dzwonił, pytał się, może ci coś potrzeba? No to mówiłam, że dziękuję. W każdym razie to jest pismo napisane w Berlinie, gdzie mieszkała i mieszka po wojnie właśnie Marysia. 15 listopada 1967 roku do ambasady izraelskiej w Warszawie, czcigodni panowie. W związku z informacjami, które otrzymałam przez przypadek o wyróżnianiu osób i udzielaniu im ewentualnej pomocy materialnej w wielu wypadkach w zakresie ich pomocy z Żydami i podczas okupacji niemieckiej w Polsce, pozwalam sobie tą drogą zwrócić szczególną uwagę na osobę, która w tym tragicznym okresie bezpośrednio z narażeniem własnego życia i najbliższej rodziny przyczyniła się do przechowania i uratowania osoby mojej matki, kuzynki oraz częściowe udzielanie pomocy mnie i siostrze mojej, jako też wielu znajomym mi osobom z tego okresu, którzy niejednokrotnie korzystali z przejściowych noclegów i potrzebnego schronienia w domu u niżej wymienionej obywatelki. Stwierdzam wobec tego niniejszym, iż Natalia Szczepaniak zamieszkała Warszawa, ulica Ośmiańska 14a, mieszkania 3, przechowywała pod wskazanym adresem matkę moją Annę Albert, urodzoną we Lwowie w 1895 roku, a zmarła w Lugano, Szwajcaria w 1960, oraz kuzynkę moją Janina Sandel, zamężna Koral, urodzona we Lwowie w 1935 roku. Obecnie zamieszkałą w Brazylii, São Paulo, Avenida Indianapolis. Matka moja wraz z kuzynką korzystały regularnie z pobytu mieszkaniowego u pani Szczepaniak przez długi okres czasu, aż do chwili wyzwolenia. Ja osobiście, Teresa Albert, zamężna Brauner, urodzona we Lwowie w 1925 roku, zamieszkała obecnie w Berlinie Königsallee 18, oświadczam, że pomimo swoich aryjskich dokumentów upoważniających mnie do względnego, swobodnego poruszania się w owych czasach, niejednokrotnie zmuszona byłam zmienić miejsce zamieszkania i w częstych wypadkach korzystałam również z kwaterunku u pani Szczepaniak. To samo dotyczy siostry mojej Julii Albert, zamężnej Einstein, urodzonej w Lwowie w 1919 roku, a obecnie zamieszkałej w Brazylii, São Paulo, Rua Sampaio Vidal 772. Aczkolwiek po dzień dzisiejszy utrzymuje wyłącznie bezpośredni kontakt z panią Szczepaniak ze względu na najkrótszą komunikację i w granicach możliwości, staram się nie zapomnieć o jej uczynku względem mojej najbliższej rodziny. Uważam za obowiązek protegować daną osobę oraz dać jej możliwość otrzymania wyjątkowego uznania i poparcia przez kompetentne organy. Pani Szczepaniak znajduje się obecnie w trudnych warunkach materialnych i zdrowotnych ze względu na jej podeszły już wiek nie jest w stanie więcej zarobkować i z uznaniem należy nadmienić, że przez swoją skromność nigdy się nie ubiegała o zwaloryzowanie jej uczynku humanitarnego. W nadziei, że moja prośba będzie rozpatrzona z odpowiednim zainteresowaniem, pozwalam sobie z góry wyrazić gorące podziękowania. Maria Brauner. Tak, to się ukoronowało nadaniem mamusi i później mnie tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Co więcej, muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku, 27 bodajże kwietnia, największa gmina żydowska w Waszyngtonie zaprosiła mnie na uroczystość uhonorowania mojej mamy i mnie w tamtejszym ogrodzie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. I jest to bardzo duży zaszczyt. Zdałam sobie sprawę, kiedy tam się znalazłam, kiedy wśród właśnie wybranych, bo trzeba powiedzieć, że ta gmina, która ma chyba jedyny taki ogród poza Izraelem Sprawiedliwych, prowadzi od roku 1970 bodajże czwartego, o ile dobrze pamiętam, mam to tutaj w dokumentacji i zaproszeniu, w swoim ogrodzie upamiętnianie jednej osoby co roku sprawiedliwego. I pierwszym, który właśnie został uhonorowany, jest pan Jan Karski. W latach późniejszych, bodajże w 1979 Raoul Wallenberg. W 2013 pani Irena Sendlerowa, a w roku 2014 pani Natalia Szczepaniak i Alicja Sznep. Świadomość tej okazji, tej okoliczności bardzo mnie wzruszyła i trudno mi do dzisiaj jest mówić o tym spokojnie, ponieważ uważam to za wielki zaszczyt. I bardzo jestem wdzięczna i cieszę się, że właśnie moja mama, taka skromna kobieta, znalazła się w gronie i w miejscu tak wybitnym.